64. sesję Rady Miejskiej. Witam wszystkich Państwa radnych, witam Pana Burmistrza, Panią Wiceburmistrz, witam Panią Sekretarz, Skarbnik, witam kierowników jednostek podległych samorządowi, witam wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej sesji. Na sekretarza dzisiejszych obrad proponuję pana radnego Sebastiana Sobieraja, na protokolantów panią Maję Masłowską i panią Justynę Małecką. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Wysoka Rada zaakceptowała moją propozycję. Jeśli chodzi o porządek obrad, bardzo proszę o zabranie głosu pana burmistrza. Panie Przewodniczący, w jakim temacie? Porządku obrad. A, prosimy o zmianę porządku obrad i wprowadzenie zgodnie ze wnioskiem uchwały budżetowej dotyczącej zmian covidowych. Tak, ale to nie tylko ta uchwała, jeszcze jedna. No z tego co wiem, to komisja rewizyjna miała tak, wprowadzać. Proszę, w takim razie proszę bardzo przewodniczącego komisji rewizyjnej. Chcieliśmy wprowadzić jedną uchwałę dotyczącą kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie ze statutem gminy z paragrafem 79 punkt 3. Komisja rewizyjna ma takie możliwości, że może zwrócić się do Rady o kontrol w jednostce organizacyjnej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zatem poddaję wniosek. Głosujemy o wprowadzenie dwóch uchwał, czyli zmiana uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2023 rok, będzie to punkt 7, i 8 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ciechocinka przeprowadzenie dodatkowej kontroli nieobjętej planem kontroli Komisji Rewizyjnej. Głosujemy, nie obydwie, głosujemy za zmianą porządku o te dwa punkty. Panie Przewodniczący, 12 głosów za, 1 głos wstrzymujący się, 2 radnych nieobecnych. Tak, oczywiście mamy kworum, nieobecna jest pani radna Kędzierska i pan radny Skibiński. Czyli wszelkie uchwały, które będziemy podejmować, są prawomocne. Przechodzę do punktu 4, przyjęcie protokołów z 62 i 3 sesji Rady Miejskiej. Były wyłożone w Biurze Organów Samorządowych. Proponuję przyjąć je bez czytania. Punkt 5. Informacja burmistrza Ciechocinka o wykonaniu uchwał podjętych na 62. i 63. sesji. Proszę o wystąpienie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Panie Przewodniczący, Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje przyjęcie powyższej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby w tym punkcie głos zabrać? Nie widzę. Podejmujemy uchwałę. Wojtek. Panie Przewodniczący, 13 głosów za. Dziękuję bardzo. Tym samym przyjęliśmy uchwałę numer 64 na 404 na 23. Punkt 6. Informacja burmistrza Ciechocinka o działalności między sesjami. Proszę o wystąpienie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Panie Przewodniczący, Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje przyjęcie powyższej uchwały. Dziękuję. Kto z Państwa radnych chciałby w tym punkcie głos zabrać? Pan radny Barczak, proszę. Panie burmistrzu, mam takie pytania, może trochę technicznie. Dwa punkty, 15 i 17. 15 dotyczy jarmarku. Jakieś orientacyjne koszty, ile nas to wyniosło, organizacja, czy, bo tu jest, widzę, że wspólnie z powiatem. Pan Janusz Chawik posiada takie informacje, z racji tego, że Państwo nie sygnalizowaliście. Aha, ale tak orientacyjnie, ma Pan jakąś wiedzę? Nie będę strzelał, dobra, może tak. Okej, spokojnie. I punkt 17 jeszcze od razu. Tak, słucham. To jest odpłatnie czy bezpłatnie? Udostępnienie Teatru Letniego na potrzeby związane z realizacją zdjęć. Firma Głęboki Off. Też pan Janusz Chawik.
Dobra, to jeszcze... Natomiast jak pan pozwoli, to uzupełnię ten punkt 27, o który państwo pytaliście, czyli zmiana składu osobowego kapituły opiniującej wnioski o umieszczenie tablicy pamiątkowej na ciechocińskim deptaku sław. Dotyczyła pani Moniki Szczepańskiej, gdyż pierwotnie do składu osobowego kapituły została wyznaczona świętej pamięci Agnieszka Dąbrowska, pani dyrektor. I uzupełniając punkt 31 dotyczący numeru działek, to wskazuje 1402 łamane na 1. 1402 łamane na 1. Dziękuję. Pan przewodniczący Zieliński. Szanowni państwo, panie burmistrzu, mam pytanie odnośnie punktu numer 12. Sprawa zakupu tego van busa. Brakuje, nie pamiętam ile pieniędzy, ale brakuje pieniędzy na zakup tego busa. Nie widzę żadnych zmian dotyczących tego, żeby ten bus mógł być kupiony za pieniążki z miasta. Jak pan zamierza przetarg ten problem rozwiązać, bo na pewno ten bus nie będzie tańszy. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Przetarg został unieważniony. Tak, to wiem. I na etapie jakby odpowiedzi na pytania podczas tamtego przetargu podjęliśmy decyzję o zmianie parametrów, ale także usunęliśmy obowiązek uiszczenia wadium, jakby próbując zyskać trochę większy przedział ofert. Na etapie także jakby wstępnych konsultacji ustalono, że te wadium też mogło budzić jakby przedmiot podejścia do przetargu, dlatego z wadium zrezygnowaliśmy i liczymy na to, że jakby w drugim postępowaniu przetargowym będzie większa liczba ofert. I że będzie tańszy? Czy tańszy, to się okaże. No to ja wiem, ja zadaję pytanie takie trochę retoryczne. Tańszy to on pewnie nie będzie. No ale zobaczymy, jak pan nie przewiduje żadnych zmian finansowych, no to widocznie nie są potrzebne. Punkt 14. Delegacje związane z delegacjami do Bad Dürrenberg i tam i tutaj. Bo myślę, że warto, żeby ta sprawa została rozstrzygnięta w miarę wcześniej, żeby zgłosili się ci, którzy chcą tam pojechać. I żeby byli również przedstawiciele Rady na spotkaniu z Niemcami tutaj. Pytanie numer 16. Może ja jeszcze zadam to 16, a później poproszę o odniesienie się do tych dwóch punktów, ale będę miał jeszcze jedno pytanie. Burmistrz podpisał umowę na przegląd drzew na Narutowicza. I co wynika z tego przeglądu? A chciałbym w kontekście tego punktu zapytać również o to, dlaczego zostały wycięte drzewa na ulicy Wojska Polskiego przy tym kościółku prawosławnym. To był teren prywatny i właściciel wnioskował i wskazywał powody usunięcia danego drzewa. I tutaj, jeżeli zostały usunięte, to też możemy zweryfikować w gospodarce terenami, czy na wniosek, czy bezpodstawnie, tak? Jeżeli państwo macie taką ochotę, możemy to zweryfikować. Tu nie chodzi o ochotę, tylko no, dzieje się to w mieście. Ja miałem wrażenie, że te drzewa rosły chodniku, ale może się mylę. Ja sobie pojadę i sobie zobaczę w takim razie. Wracając do tej kapituły, czy to nie warto, żeby pan dyrektor do Miejskiego Centrum Kultury był jednak w tej kapitule? Nic nie ujmując pani Szczepańskiej, ale widzę tutaj osoby, które są w czołówce, czyli przewodzą tym organizacjom społecznym bądź innym, bo na przykład w kapitule jest Tomek Górecki, który jest dyrektorem OSIR-u. I mogę się zapytać, a dlaczego nie ma dyrektorów szkół, przedszkoli,
jaki klucz był do tego, żeby te osoby wybrać? I jeszcze tylko jedno pytanie. 30 punkt. Podpisana została umowa na oczyszczanie miasta z ekociechem. Czy w tej umowie jest również zawarty jakiś punkt, który zobowiązuje ekociech do tego, żeby sprzątali w soboty i w niedzielę, wtedy, kiedy jest najwięcej gości w Ciechocinku? W sobotę wieczorem, w niedzielę wieczorem. Jak już goście pojadą. Tak, no to dziękuję bardzo. Znaczy, co do zaproponowania. Przepraszam panie, bo może jeszcze będą jakieś zapytania. Czy ktoś z państwa radni jeszcze chciałby do tego punktu zadać pytanie? Nie widzę. Proszę bardzo, panie burmistrzu, odpowiedzieć na te pytania. Odpowiadając na kwestię zmiany osobowej kapituły, z racji tego, że pan dyrektor został dopiero powołany na tą funkcję, oczywiście omówimy bezpośrednio z panem dyrektorem, czy dokonać zmiany w związku ze zmianą osoby zarządzającej Miejskim Centrum Kultury. Kapituła jest organem opiniującym przy burmistrzu i pan pozwoli, że akurat te osoby, które zostały wybrane, myślę, że w sumie dyrektorzy szkół także, ale uznałem, że akurat skład osobowy będzie taki. Jeżeli pan widzi inną propozycję, chętnie ją rozważę. A ja mogę się odnieść do tego, co pan powiedział, tylko że jak przyjdzie, jak będzie trzeba wydać pieniądze, to przyjdzie pan do rady i się zapyta, czy może pan wydać takie pieniądze, albo będzie pan chciał zabezpieczyć. I to rada będzie musiała stwierdzić, że chcemy wydać takie pieniądze. Więc ja bym wolał, żebyśmy rozmawiali trochę w innej tonacji, a nie takiej, że pan od razu staje w pozycji tego, który decyduje, bo to jest opiniodawczy twór. Dobrze, niech będzie. Ja mogę zadawać pytania, dlaczego i chcę usłyszeć odpowiedź. Panie Wojtku, wcześniej nie było takiej kapituły i nikt na to uwagi nie zwracał. To jest jakby pierwsza rzecz. Odpowiadając na pytanie odnośnie drzew na Wojska Polskiego, były porażone jemiołą, suche w środku, dlatego je usunięto. Była decyzja też wydana w tej kwestii. Warto przyjrzeć się drzewom w Ciechocinku, bo jak pojadą państwo nad Wisłę, to tam drzewa są zaatakowane bardzo mocno przez jemiołę i w mieście Ciechocinek również. To musi być jakaś kompleksowa opieka nad drzewami, żeby usuwać tą jemiołę na bieżąco, bo za chwilę możemy zostać bez drzew. No ale taką proszę bardzo, panie dostałem, jaką dostałem. No przyjąłem do wiadomości, dziękuję. Pan radny Rosiński. Na temat śmieci, ekocieków w soboty i w niedzielę. Wojtku, tylko ad vocem, bo ja pozwolę sobie, że była rozmowa wcześniej o kapitule. Do kapituły zgłaszała się również radna Rybczyńska, ja, Paweł Rosiński. To rozmowa wcześniej nie było. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, co do sprzątania soboty i niedzielę. Jest proszę. Chyba taki zapis, panie prezesie, o ile dobrze pamiętam. Tak. O, jest prezes. Zamiatania. Panie prezesie, chodzi mi o to, że jak przyjadą w sobotę ludzie z Polski, zostawiają dużo śmieci. Mamy to ma podpisaną umowę na opróżnianie koszy, która w okresie letnim obowiązuje również w godzinach popołudniowych opróżniamy. Rozumiem. Także tutaj, ale to od miesiąca czerwca. Dziękuję od bardzo. Dwukrotne opróżnianie koszy, czyli po południu również, a tak tylko raz dziennie rano. Dobra. Dziękuję bardzo. Przechodzę do punktu. Proszę bardzo. Panie dyrektorze? Proszę. Nie mamy zlecenia, jest zlecenie tylko na rano, od godzin rannych będzie sprzątane. No to w takim razie będzie trzeba przedstawić to akurat. Słyszę, że nie ma zlecenia i nie będzie ta czynność wykonywana, dlatego że po prostu śmieci się gromadzą. No właśnie to dlatego ta sprawa, tutaj pan Zieliński dobrze to przedstawił, dlatego że to już w poprzednim tygodniu też mi zgłaszano, że piątek, sobota, niedziela jest pełno śmieci. Teraz będziemy mieli weekend majowy i będzie ta sytuacja podobna. Cieszę się, że są nasadzenia nowych kwiatów i kolumbów i róż, ale no śmieci, kto będzie sprzątał śmieci 1 maja o godzinie 19, czy 17, czy 20?
To znaczy, albo 3 maja. Znaczy możemy zwrócić się do naszej spółki o przedstawienie oferty na takie rozwiązanie. Panie burmistrzu, i oczywiście, koniecznie. Jeżeli znajdą się na to pieniądze w budżecie, uważam, to taką że pan umowę zajmie się tą sprawą, podpiszemy. Tak? Dla nas to nie dobrze. Ma problemu. Też uważam, że powinien być porządek w mieście. Dziękuję. 7 punkt. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zostały udzielone drogą mailową. Tak. Głosujemy projekt uchwały. Informacja burmistrza Ciechocinka o działalności między sesjami. Proszę bardzo, sekretarz. Pan radny Skotnicki zagłosuje. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, na 14 obecnych radnych, 14 głosów za. Dziękuję bardzo. Przyjęliśmy uchwałę numer 64 na 405 na 23. Punkt 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach. Jako pierwszy punkt w sprawie ogłoszenia o podjęciu prac nad utworzeniem parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Ciechocinek. Bardzo proszę pana burmistrza o wprowadzenie. Dziękuję. Chciałem wprowadzić zmiany do uchwały, czyli w obwieszczeniu ogłasza się od 26 kwietnia 2023 roku do dnia 22 września 2023 roku. Czyli tutaj termin konsultacji zostaje wydłużony i w uzasadnieniu zmiana dotyczy tego określenia, które państwo wskazywaliście, żeby zaznaczyć, czyli od ulicy Zdrojowej, od ronda do ulicy Kościuszki. I tutaj też precyzując to, co radny Zakrzewski Krzysztof wskazywał na uchwałę w mieście Gdańsk dotyczącej zaprzestania prac nad parkiem kulturowym. Postępowanie wyglądało następująco. Najpierw Urząd Miejski Miasta Gdańsk ogłosił obwieszczeniem, czyli Rada Miejska podjęła uchwałę o przystąpieniu w ramach obwieszczenia do konsultacji. Na etapie prowadzenia konsultacji stwierdzono, że nie będzie się dalszych kroków czynić co do kwestii utworzenia parku kulturowego. I tutaj proponowałbym, żeby tą uchwałę przyjąć, zapoznać się z opiniami mieszkańców, a następnie podjąć dalszą decyzję co do kwestii kształtu, ewentualnie dalszego wydłużenia prac konsultacyjnych, oczywiście po przeprowadzeniu odpowiedniego, czy jakby informacyjnej kampanii co do kwestii zagrożeń, ale także co do kwestii potencjalnych możliwości, jakie daje park kulturowy na terenie Ciechocinka. W związku z powyższym proszę o podjęcie stosownej uchwały. Proszę o wystąpienie przedstawicieli komisji, pan radny Szadłowski. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Pomocy Miasta negatywnie zaopiniowała powyższą uchwałę. Dziękuję. Pani radna Kędzierska. Komisja Uzdrowiskowa Zdrowia i Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Pan radny Lipiński. Panie przewodniczący, Komisja Finansowo-Budżetowa Planowania i Współpracy Gospodarczej negatywnie opiniuje projekt powyższej uchwały. Dziękuję. Pan radny Barczak. Komisja rewizyjna nie przyjęła powyższej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Sobieraj. Komisja Komunalna i Porządku Publicznego negatywnie opiniuje powyższy projekt uchwały. Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Bardzo proszę, ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Rosiński. Panie burmistrzu, załącznik numer 2 do uchwały. Mapka z zaznaczonym terenem, do którego granic parku kulturowego. Ja prosiłem o uszczególnienie tej mapki, uszczegółowienie, przepraszam, tej mapki o działki, o domy, które nie tylko ulice i chodniki, ale żebyśmy wiedzieli, nad czym mamy głosować. Uważam, że załącznik dla nas tutaj przygotowany nie jest pełny, nie odzwierciedla sytuacji, o której teraz rozmawiamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Marzec. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado, drodzy goście. Na komisjach rozmawialiśmy na temat tego parku kulturowego i niestety obszar, jaki tu jest zaznaczony, jest zbyt duży. Ja już wcześniej zwracałem uwagę, że park kulturowy może obejmować teren ewentualnie basenu termosolankowego, parku tężniowego czy parku zdrojowego, natomiast tak duży teren po prostu będzie w jakimś stopniu kagańcem, który bardzo mocno może ograniczyć w ogóle jakąkolwiek rozbudowę bądź cokolwiek w tych obszarach do zrobienia, bo konserwator będzie mógł to po prostu zanegować. Uważam, że zajmowanie się dzisiaj tym tematem jakby jest niepotrzebne. Uważam, że można byłoby spokojnie przeprowadzić szereg spotkań, nawet właśnie takich dyskusji i informacji, przekazać to do informacji publicznej, abyśmy mogli po prostu pewne rzeczy wyłuszczyć mieszkańcom, żeby nagle zapoznali się wcześniej z tymi rzeczami i dopiero mogli się wypowiadać. Natomiast dzisiaj podejmowanie tego działania jest jakby dla mnie zbyteczne. To jest po prostu całkiem niepotrzebna właśnie kwestia, że my w ogóle się tym zajmujemy. To można byłoby spokojnie zrobić zupełnie w innych warunkach, w okresie dużo dłuższym, wydłużonym. Nie tak jak my spotykaliśmy się dokładnie 2 tygodnie temu, została przedstawiona nam ta sytuacja na tych mapach. I dzisiaj mamy właśnie taki zgrzyt, bo wielu z nas ma duże wątpliwości, jeżeli chodzi o przyjęcie tej uchwały. No niestety uważam, że konsultacje są bardzo potrzebne, bo tu jeszcze będzie temat inny poruszany. Ja już nie będę teraz o tym rozmawiał, bo dwóch panów siedzi tutaj na sali tutaj obrad Rady Miasta, więc oni też również podnoszą kwestię rozmawiania i konsultacji, więc na razie dziękuję. Pan przewodniczący Zieliński. Szanowni Państwo, panie burmistrzu, podejmowanie tak znaczącej uchwały pod koniec kadencji to nieporozumienie. Jakbyśmy to zrobili na początku kadencji, no to my byśmy to wdrażali, my byśmy się tym zajmowali od początku do końca i to moglibyśmy pracować nad tym projektem. Natomiast pół roku przed wyborami, czy tam 9 miesięcy przed wyborami stworzyć taką uchwałę i właściwie przygotować pewnego rodzaju wytyczne dla następnej rady, nieporozumienie. To po pierwsze. Ja sobie obejrzałem ten zakres, który by miał obejmować park kulturowy i się zastanawiam, albo może tak, co to jest park, gdzie może, przepraszam, po co uchwalać park kulturowy? Park kulturowy może być usytuowany w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami. Proszę mi powiedzieć, jak wypełnia to zdanie, które przeczytałem, ulica Zdrojowa od Bema do Ogrodowej. Nie ma tam? Tak jak wspomniałem, zakres jest objęty ulicy Zdrojowej od Ronda do ulicy Kościuszki. Ja też chcę tutaj zwrócić uwagę, że my nie... Dobra. Nie tworzymy dzisiaj tego parku kulturowego, a my to tylko rozumiemy, bo... dajemy możliwość przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie usystematyzowanej zgodnie z procedurą i w taki sposób, jak to zostało ujęte w ustawie. Dzisiaj tego parku nie tworzymy. Dzisiaj dajemy możliwość zapytać mieszkańców, jak ten park ma wyglądać. Zawsze możemy przerwać w każdym momencie, zawsze możemy ten termin wydłużyć. Komisja uzdrowiskowa bardzo często się na ten temat dużo rozmawiała i wypowiadała. Zapytania zostały wysłane odnośnie jakby plusów i minusów ukształtowania danego parku kulturowego w innych miejscowościach. I tylko dzisiaj podejmujemy decyzję, czy przeprowadzić formalnie konsultacje na temat utworzenia tego parku. Dziękuję.
Tak, pan radny Wesołowski. Ja nie dokończyłem, bo pan mi zabrał głos. Ja chciałem powiedzieć tak. A czy w tej uchwale znajdą się to, co pan nam przekazał, mocne i słabe strony tego przedsięwzięcia parku kulturowego, panie burmistrzu? Znaczy, one mogą się znaleźć w uzasadnieniu przy tworzeniu już parku kulturowego. Natomiast na etapie konsultacji to jest wyjściowa mapka, do której każdy z mieszkańców, jeżeli będzie chciał, się odniesie. I na etapie postępowania, i to ostatniej decyzji Rady, to Rada podejmie, w jaki sposób ten park ukształtować. Wstępnie żeśmy rozmawiali, żeby ten obszar poszerzyć ze względu chociażby na wizerunek ulicy Zdrojowej od ronda oraz na etapie także wniosków podczas rozmowy na komisji uzdrowiskowej, gdzie Komisja Zdrojowa także wnosiła o dodanie zabytku wzdłuż ulicy Piłsudskiego chociażby. Była też mowa o stworzeniu jednego obszaru, a nie wydzielania kawałków wyodrębnionych. W związku z powyższym wydaje mi się, że na tym etapie tylko chcemy zapytać mieszkańców i zrobić to formalnie, jak ten park kulturowy ma wyglądać. I proszę, aby przyjąć tą uchwałę. Tutaj był oczywiście jakby zasadny podniesiony powód, że za krótkie te konsultacje są. My je wydłużyliśmy, ale w każdym momencie możemy ten proces konsultacji wydłużyć, jeżeli uznamy taką potrzebę. Ja bym nie czekał na kolejną kadencję. Jeżeli faktycznie uznamy, że ta Rada ma tej uchwały nie podejmować, to postarajmy się już jakiś materiał zebrać, a następna Rada, jeżeli będzie, to podejmie decyzję, czy te konsultacje jeszcze wydłużyć, czy przyjąć uchwałę lub ją odrzucić na podstawie materiału, który my już zaczniemy zbierać. Dziękuję. Panie burmistrzu, w Polsce jest 38 parków kulturowych. Tylko. Dał nam pan analizę plusów i minusów i tych słabych stronach tego przedsięwzięcia jest ograniczone możliwości inicjowania procesu powoływania parku kulturowego. Złożony, wymagający zaangażowania dużego, interdyscyplinarnego zespołu specjalistów proces powoływania parku kulturalnego. Koszty związane z powołaniem i funkcjonowaniem parku kulturowego. Brak mechanizmu gwarantujących trwałość przyjętych rozwiązań. Niewykorzystanie ustawowych możliwości formowania parków kulturowych, szczególnie w zakresie powołania jednostki zarządzającej i opracowania programu zarządzania. Niejasność w zależności formalnych parku kulturowego, nie wiem, tu MPZP, kwestia nadrzędności, kolejności sporządzania lub trybu aktualizacji dokumentów. Ja powtórzę to, co mówiłem na komisji. Kiedyś na ulicy Tężniowej nie można było robić nic. Nawet nie mogli ludzie wymieniać pieców. Przychodzili na sesję Rady Miasta ze łzami w oczach, bo nie mogli swoich domów ratować, które po prostu się starzały. I chcemy zafundować teraz ludziom w tych rejonach to samo właściwie, bo tak naprawdę powołanie parku kulturowego to jest oddanie władzy konserwatorowi zabytków. Ja będę głosował przeciwko powołaniu tego parku kulturowego nie dlatego, że nie, bo nie, tylko dlatego, że ja dopiero o parku kulturowym tak naprawdę to może w sumie rozmawiam godzinę. Coś, co ma skutkować dla miasta bardzo mocno. Ja mam podjąć decyzję w ciągu godziny, nie, po prostu nie wchodzę w taki temat. To jest moje zdanie. Dobrze, dziękuję, pan radny Wesołowski. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, ja może przypomnę, w komisji uzdrowiskowej temat ten był rok temu, żeśmy dyskutowali. Założeniem wyjściowym było uporządkowanie namiotów i reklam na ulicy Zdrojowej. To był pierwszy taki podstawowy, główny cel, który nam przyświecał.
przy powołaniu parku kulturowego. Ale jak wiemy, oprócz parku kulturowego był też temat uchwały krajobrazowej. I tutaj park kulturowy powołujemy na podstawie ustawy o ochronie zabytków, a natomiast uchwałę krajobrazową na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. I był problem, ponieważ nie było audytu krajobrazowego. Jak wiemy, audyt ten pojawił się w ubiegłym roku gdzieś na przełomie maja-czerwca. Myśmy go uzgodnili tam z pewnymi uwagami. O ile wiem, teraz ten audyt krajobrazowy już być może niedługo, w przeciągu miesiąca, dwóch, zostanie ostatecznie zatwierdzony przez marszałka i pewnie, nie wiem, w przeciągu może dwóch, trzech miesięcy byśmy mogli podjąć uchwałę o przystąpieniu do uchwały krajobrazowej i załatwić temat tych namiotów, reklam na ulicy Zdrojowej, korzystając z uchwały krajobrazowej, która tam nie wprowadzałaby pewnego rodzaju ograniczeń dla mieszkańców takich, które może wprowadzić tutaj nam park kulturowy. Ja jestem na pewno przeciwny, byłem przeciwny tam wtedy na komisji i tutaj też będę głosował przeciw, ponieważ po raz kolejny, tak jak tutaj przede mną mówił radny Wojtek Zieliński, jestem również przeciw, żeby oddawać konserwatorowi zabytków kolejny raz władzę nad pewnymi obiektami w mieście, bo ja tylko przypomnę, że wszystkie najistotniejsze obiekty, chociażby hotel Millera, tak, jak pomyślimy o nim, gdyby tam nie było konserwatora zabytków, to wszyscy dobrze wiemy, że ta budowa już dawno byłaby odbudowana. Kto nam przeszkadza? No niestety, przykro to tak stwierdzić, ale nie pomaga ewidentnie konserwator zabytków. Nie pomaga. I tutaj kolejna część miasta może być w pewien sposób zablokowana lub będzie miała, ludzie będą mieli problem, bo będą chcieli, nie wiem, wymienić okna, docieplić budynek, coś. Z każdą rzeczą będzie trzeba jechać do Wrocławka i na kolanach błagać konserwatora, żeby się zgodził. Tak? Kolejna jakaś tam zależność. Absolutnie ja się z tym nie zgadzam, nie tędy droga. Tutaj myślę, że jeszcze niektórzy koledzy zabiorą głos, powiedzą, jak to było w innych miejscowościach, wcale nie jest tak różowo i kolorowo i także my to uchwalimy i załatwimy odwieczny problem. Ale możemy też przy okazji zrobić sobie niemały problem dla części mieszkańców chociażby właśnie ulicy Zdrojowej. Dziękuję bardzo. Pani radna Kędzierska. Proszę Państwa, nie wiem dlaczego słowo wpisane jest. Nie. Ale już może skończę. Proszę Państwa, nie wiem dlaczego słowo pisane jest tak negatywnie postrzegane. Decydowaliśmy na posiedzeniu komisji artykuł 17 ustawy o zabytkach, który jednoznacznie określa, że wszelkie ograniczenia i zakazy nie ustanawia nikt inny, nie konserwator, tylko Rada Miasta. Nad Parkiem Kulturowym Komisja Uzdrowiskowa debatuje już kilka lat. Sprawa zaczęła się jeszcze za kadencji burmistrza Dzierżewicza. W 2021 roku przesłał nam plusy i minusy związane z tym parkiem. Ustawa krajobrazowa, która wprowadza te zmiany w ustawie o planowaniu przestrzennym, to jest zupełnie odrębny temat. Pozwala tylko i wyłącznie na wprowadzenie takich ograniczeń w reklamach, w małej architekturze, natomiast nie pozwala na osiąganie środków finansowych. Natomiast ustawa, która wprowadza możliwość parku kulturowego, wdrożenia, pozwala na ściągnięcie środków finansowych na te nieruchomości, które są zabytkami. Za wprowadzeniem parku kulturowego optowali bardzo właściciele nieruchomości w Ciechocinku, przedsiębiorcy nasi, którzy posiadają obiekty, tak jak Targon, tak jak Łazienki. No wiele jest takich obiektów w Ciechocinku, które wymagają odnowienia, a środki finansowe są do podjęcia. Ustawa krajobrazowa nie zezwala na otrzymywanie środków finansowych. Kiedy będzie utworzony park kulturowy, a nikt nie będzie mógł utworzyć, tylko i wyłącznie tu obecni radni i zakres rzeczowy również tylko obecni radni, w związku z powyższym. Pieniądze są do wzięcia, miasto może wyglądać jeszcze ładniej. Dlaczego my zamykamy temat, który był pilotowany
już w poprzednich kadencjach nie udało się. Teraz właściwie dochodzimy do startu, a my mówimy, że nie. Dlaczego nie możemy być otwarci na koncepcję, na wdrożenie koncepcji, na które pozwala właśnie ustawa o zabytkach? I pójdźmy za głosem właśnie przedsiębiorców naszych lokalnych, którzy oczekują na wprowadzenie tego parku kulturowego. Dziękuję. Dziękuję pan radny Dziarski. Dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Kilka kwestii dotyczących tej dyskusji. Pierwsza rzecz to taka, o której wspomniał kolega radny Paweł Wesołowski, mówiąc o ustawie krajobrazowej. Problem jednak polega na tym, że temat ustawy krajobrazowej zaczął się jeszcze w poprzedniej Radzie, czyli w 2018 bądź nawet wcześniej, czyli trwa już 5 lat. To, że mamy przygotowany audyt, no nie oznacza wcale, że w niedługim czasie ta ustawa krajobrazowa wejdzie w życie. Oczywiście życzyłbym sobie tego, żeby ona weszła jak najszybciej, natomiast tak jak powiedziałem, trwa to już niestety 5 lat. W związku z czym tworzenie parku krajobrazowego, kulturowego, przepraszam, nie jest jak gdyby zastępczo do ustawy krajobrazowej, bo to, co powiedziała pani radna Kędzierska, daje większe możliwości chociażby na pozyskiwanie środków finansowych. Kolejna kwestia, jeżeli chodzi o park kulturowy. My dzisiaj nie debatujemy i nie głosujemy nad powołaniem parku kulturowego. To jest, mi się wydaje, najistotniejsza rzecz, ponieważ my dzisiaj będziemy głosować w sprawie ogłoszenia o podjęciu prac nad utworzeniem parku kulturowego. Z tego, co powiedział pan burmistrz, ja wnioskowałem podczas komisji o wydłużenie terminu konsultacji. One są wydłużone bodajże do 20 któregoś września. I myślę, że to jest na tyle długi okres, że można podjąć rozmowy, można pokazać plusy i minusy utworzenia parku kulturowego i wówczas po tych konsultacjach rozumie, że dopiero będziemy podejmowali decyzję o tym, czy w Ciechocinku ma powstać, czy też ma nie powstać park kulturowy. Jeszcze raz powtórzę, dzisiaj nad tym nie debatujemy odnośnie utworzenia parku kulturowego. I jeszcze ostatnia taka kwestia, ponieważ no wydaje mi się, że trzeba to poruszyć. Komisja uzdrowiskowa, której mam przyjemność być członkiem, pracuje nad tym tematem od około 2 lat. I przyznam szczerze, że nie za bardzo, znaczy z jednej strony nie rozumiem, z drugiej rozumiem. Rozumiem kolegów, którzy tutaj się przede mną wypowiadali, w kolejności Roberta Marca i Wojtka Zielińskiego, mówiących o tym, że mieli zbyt mało czasu na to, żeby to przeanalizować, że te dyskusje były za krótkie, za mało być może intensywne i ja ich rozumiem, ponieważ debata w tym temacie głównie dotyczyła Komisji Uzdrowiskowej i teraz takie zapytanie, dlaczego stało się, że radni z pozostałych komisji, to znaczy ci radni, którzy nie są członkami Komisji Uzdrowiskowej, mają tak małą wiedzę w tym temacie. Podczas czwartkowej komisji, przepraszam, uzdrowiskowej, to też było kwestionowane. Pani przewodnicząca Komisji Uzdrowiskowej, pani Ola Kędzierska, stwierdziła, że radni zostali informowani w tej kwestii, byli zapraszani. Tutaj słyszymy, że troszeczkę wyglądało to inaczej, także no wygląda to niezbyt fajnie, mówiąc w cudzysłowie, no z uwagi na to, że wychodzi teraz, że część radnych jest w temacie mocno zaangażowana i zna wiele plusów i minusów dotyczących powołania ewentualnego parku kulturowego, a jest grupa radnych, która ma tą wiedzę znikomą z uwagi na fakt, iż nie uczestniczyła w tych pracach, pomimo że ten temat jest poruszany od około 2 lat. Dziękuję. Pan radny Skotnicki. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, według godności urzędów tutaj obecnych, chciałbym zwrócić uwagę na sprawę, która była tutaj już sygnalizowana, mianowicie park kulturowy niesie za sobą możliwość pozyskiwania dotacji na zabytki, na konserwację tychże zabytków, na ratowanie
tychże zabytków. I patrząc w kontekście tutaj załącznika numer 2 do owej uchwały, ja chciałem postawić pytanie, jakie to my mamy takie znaczące zabytki. Ja tu pomijam oczywiście Tężnik, pomijam Warzelnię Soli, pomijam Park Zdrojowy, ewentualnie Lasek Sosnowy. Jakie my mamy takie znaczące zabytki w obrębie tutaj zaznaczonego obszaru, na którym można byłoby pozyskiwać dotacje zewnętrzne? Jeżeli uwzględnimy na przykład ulicę Świętego Brata Alberta, ja pamiętam jeszcze jakiś czas temu była willa modernistyczna, jedna z nielicznych tego typu budowli na terenie Ciechocinka. Tej willi w stylu modernistycznym już po prostu nie ma. Przy ulicy Zdrojowej naprzeciwko Polo Marketu był drewniany budynek w stylu Schwiedermeier, który to styl architektoniczny jest charakterystyczny dla obszaru uzdrowiskowego. Tych budowli jest coraz mniej. Między innymi właśnie tych budowli właśnie według stylu Schwiedermeier. I moje pytanie, czy na tym etapie potrzeba aż tak rozbudowanego obszaru? Na posiedzeniu komisji otrzymaliśmy informację, która tutaj nie pojawiła się, ale o tym trzeba powiedzieć, mianowicie w dalszej perspektywie, gdyby się udało ten park kulturowy w Ciechocinku utworzyć, w dalszej, dalekiej perspektywie można byłoby pomyśleć o wpisaniu tężni solankowych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zapewne wychodząc z założenia, że jest to najstarszy obiekt w Polsce, w Europie. Jeżeli chodzi o Polskę, zgadzam się. Jest to najstarszy, historyczny, największy obiekt tego typu w Polsce. Natomiast są bardzo ściśle określone kryteria. One są bardzo rygorystyczne, jeżeli chodzi o wpisanie i decyzje UNESCO zatwierdzające dany obiekt, dany obszar, wpisanie go na listę UNESCO. Ja chciałbym tutaj zwrócić Państwa uwagę na kazus Tarnowskich Gór i kopalni srebra i całego ciągu hydrologicznego i między innymi, ponieważ jest to unikat nie tylko na skalę polską, ale na skalę światową, więc to między innymi było podstawą, dla którego kopalnia srebra została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. A proszę zwrócić uwagę, jak to wygląda w Ciechocinku, jak wygląda sprawa procesu technologicznego. Czy mamy pełny proces technologiczny związany z pozyskiwaniem soli na bazie solanki? To jest pytanie, które stawiam. I w tym kontekście tutaj perspektywy utworzenia parku kulturowego. Sprawa kolejna. Ciechocinek chlubi się tężniami, jest to symbol miasta. Natomiast proszę pamiętać, nie jest to najstarszy obiekt zabytkowy w Europie. Jeżeli wejdziemy do internetu i wpiszemy nazwę Gradierwerk, pokaże nam się informacja, że takowe Gradierwerki były już budowane w Niemczech już w XVIII wieku i one są o 100 lat starsze niż te, które tutaj są wybudowane w Ciechocinku. Taka miejscowość między innymi Schöneberg i jeszcze inne tego typu budowle. Poza tym sam Konstanty Leon Wolicki, który zwiedzał Europę Zachodnią i na bazie doświadczeń, obserwacji pozyskanych, w jaki sposób zainspirował odpowiednie służby do wybudowania tychże tężni solankowych, miał na uwadze fakt, że czerpał wzorce właśnie z budowli tego typu istniejących wcześniej w Niemczech, co dał wyraz w swoich listach, które pisał do ówczesnego ministra skarbu, księcia Ksawerego Lubeckiego, który był ministrem skarbu. Więc jeżeli patrzymy w tym kontekście na to, żeby ta uchwała, którą podejmujemy, była wypadkową do ubiegania się w bliższej czy dalszej przyszłości o wpisanie tychże ciechocińskich tężni na listę światowego dziedzictwa UNESCO, uważam za
daleko idące nieporozumienie, tym bardziej, że no Ciekocinek praktycznie poza tymi tężniami, warzelnią soli nie ma zabytku. Pomijam tę willę modernistyczną przy ulicy Świętego Brata Alberta, której już nie ma. Pomijam chałupy holenderskie, które się znajdowały na Słońsku Górnym, na Słońsku Dolnym, także na przy ulicy Bema, która to ulica Bema, cały ciąg ulicy Bema był nazywany jeszcze jakiś czas temu starym Ciekocinkiem, ponieważ to był folwark, to było zaplecze dla majątku, którym zarządzali właściciele ze Zgórzewa. Konkludując, bo nie chciałbym przedłużać. Dziękuję panie radny, dziękuję bardzo. Jeżeli pan pozwoli, panie przewodniczący, już kropka, już naprawdę kropka. Mianowicie konkludując, pragnę stwierdzić, że zdecydowanie będę przeciwny jakimkolwiek próbom głosowania, mając na uwadze fakt, że jeżeli zagłosujemy, to w tym momencie otwieramy procedurę, a ja jestem przeciwny. Uważam, że na tym etapie nie powinniśmy jeszcze podejmować żadnych działań, żeby tęże procedurę uruchamiać. Dziękuję bardzo za życzliwe wysłuchanie moich uwag. Dziękuję uprzejmie. Pan radny Szadłowski. Dziękuję panie przewodniczący, szanowna rado, szanowni goście, panie burmistrzu. Przysługując się tutaj wypowiedzią kolegów i koleżanek i też pani mecenas, no nasunęło mi się kilka rzeczy. Tak jak tutaj Wojtek odnośnie tej uchwały, tak jak tutaj pan Wojtek, kolega Wojtek Zieliński wspomniał, jest 36 parków czy 38? 38. W Polsce mamy 302 miasta samodzielne jako gminy miejskie. Jeżeli to by było, to podnosiliśmy też na komisji, jeżeli to by było takie dobrodziejstwo, to dlaczego tylko jest tego 38? Miasto Toruń, gdzie jest dużo więcej zabytków, nie posiada takiego parku. Może to też jest zastanawiająco. Dobrze, budzi to moje po prostu wątpliwości, stąd też moje teraz ta wypowiedź i o tym będę jeszcze parę rzeczy chcę powiedzieć. To jest jedna rzecz. Kolejna rzecz to jest sam proces przygotowania i przedstawienia tej uchwały, tak jak tutaj wspomniał Paweł Rosiński. No jeżeli coś przygotowujemy, a mam na myśli tutaj mapa, to w ogóle mapa to jest, ja mam wrażenie, że trochę to jest napisane palcem, zaznaczone, a nie w żaden sposób pokazane w sposób merytoryczny. Już nie wspomnę o podstawowych zasadach mapy północ-południe i wskazania wszystkich ważnych obiektów. Ja. Okej, to jest druga rzecz. Pani na wspólnym posiedzeniu komisji wspólnych, pani Kędzierska, pani przewodnicząca Komisji Uzdrowiskowej, wspomniała, bardzo naciskała i no może nie naciskała, przepraszam, to jest złe słowo, bardzo promowała ten park. Ja rozumiem. Ja też bym chciał, żeby tych pieniędzy było więcej albo żeby te były konkretne. I tym Ciechocinek wyglądało lepiej. Natomiast pani absolutnie nie stwierdziła, że nie ma żadnych zagrożeń z tytułu parku, z tytułu powstania parku kulturowego. W analizie SWOT, na którą się powołał pan burmistrz, nie wiem, czy pani przypomina sobie, zagrożeń, zalet, a zagrożeń versus jest zalet jest 10, a zagrożeń jest 11. Pani powiedziała, że nie ma żadnych zagrożeń. Tutaj jeszcze to, co powiedział Paweł Wesołowski, Zdrojowa. Jeżeli byśmy zamknęli tą ulicę, od ronda w kierunku Grzybka, ja nie wiem, każdy z nas przecież tam chodzi, tam jest... No dobrze, ale no nie chodzi o zamknięcie, ale jeżeli byśmy przekształcili to tylko w zakaz handlu, no to ja nie chciałbym, ażeby każdy z radnych poszedł i spytał się tych ludzi. Okej, ja widzę to w ten sposób, żebyśmy musieli to jakoś ujednolicić, natomiast no nie widzę, żebyśmy mogli to w taki sposób zrobić. I tak jak teraz, tak jak tutaj podsumowując już, żeby też nie zabierać czasu, mam wrażenie, że robimy coś na zasadzie, tak po polsku, to zrobimy, a zobaczymy jak to będzie. No ja nie podchodzę do tego, albo coś robimy i jesteśmy przekonani o tym w 100% i mamy tutaj... jasne, wytyczone, a nie na zasadzie zobaczymy, a potem to się może ułoży, a nie ułoży. Dla mnie to jest po prostu nieczytelne i budzi to moje wątpliwości. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Pan radny Dziarski, ad vocem chciał zabrać głos. Tak, dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Dwie kwestie. Odniosę się do tego, co powiedział
pan radny Wojciech Skotnicki odnośnie obszaru, który miałby obejmować park. Ja tutaj nie będę tego kwestionował, co powiedział, bo przede wszystkim jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem we wcześniejszej wypowiedzi. My dzisiaj nie debatujemy nad utworzeniem parku kulturowego. Tym samym my dzisiaj nie debatujemy i nie będziemy głosować nad obszarem dotyczącym parku kulturowego. Podczas czwartkowej komisji sam wypowiedziałem się i miałem pewne wątpliwości do tego, co powiedział kolega Darek Szadłowski, jeżeli chodzi o tereny przy ulicy Zdrojowej. I być może zasadne byłoby, aby obszar ulicy Zdrojowej obejmował teren od ulicy Żelaznej do ulicy Kościuszki. Czyli to ścisłe centrum, które być może byłoby najrozsądniejszym wyjściem. I ad vocem do tego, co powiedział kolega Darek Szadłowski, powtórzę się. To, co powiedziałem wcześniej, mam wrażenie, że grupa radnych uczestnicząca w pracach w Komisji Uzdrowiskowej ma wiedzę w tym temacie, ponieważ debatowaliśmy kilka razy przez okres 2 lat i przykre jest to, że, ale to nie winie broń Boże radnych, którzy nie są w Komisji Uzdrowiskowej, nie było jakiegoś komunikatu z tego rozumie, który by spowodował, że pozostali radni, którzy nie są w Komisji Uzdrowiskowej, nie mają należytej wiedzy w tym temacie, w związku z czym mają wątpliwości w podjęciu być może decyzji co do tej uchwały. Ale jeszcze raz mówię, ta uchwała nie dotyczy powołania parku kulturowego, tylko rozpoczęcia prac. I stricte można stwierdzić, że jeżeli uznamy we wrześniu, że ten okres jest za krótki, można go wydłużyć. Jeżeli uznamy na wniosek mieszkańców, że jest więcej zagrożeń, to co powiedział Darek Szadłowski, aniżeli pozytywów, to po prostu nie zagłosujemy za przyjęciem tego parku. Ja to tak interpretuję. Dziękuję. Pani radna Kędzierska. Proszę państwa, no ja słyszę, że temat jest nowy, natomiast ten temat już my tu radni bałkujemy 3. rok. Mianowicie w grudniu 2020 roku burmistrz Dzierżewicz wysłał do radnych właśnie to, co czytał radny Zieliński, plusy i minusy. To jest właśnie, mam tą wadę, że wszystkie dokumenty, które do mnie przychodzą, drukuję i jestem w posiadaniu pisma burmistrza, w posiadaniu właśnie analizy plusów i minusów. To jest konkretnie z 15 grudnia 2020 roku. Radny, również radni zostali powiadomieni, że już procedujemy sprawę parku kulturowego. Radny Skotnicki 12 stycznia 2021 roku wysłał do wszystkich radnych maila na temat parku kulturowego w związku z dyskusją, która już się rozpoczęła pod koniec 2020 roku. W związku z powyższym nie mówmy, że to jest nowy temat, nie znamy, ale no właśnie, no nie będę, to jest pana mail, do wszyscy radni otrzymali. I w związku z no i mam tutaj do dyspozycji, potem mogę dać do wglądu. Proszę państwa, w związku to nie, powyższym nie jest to nowy temat, tylko to jest temat, który już jest procedowany przez kilka lat. Jest jeszcze kwestia podstawowa. My cały czas się powołujemy na to, że coś grozi w związku z otworzeniem parku kulturowego. Co może grozić, skoro to my ustanawiamy zgodnie z artykułem 17 ustawy o zabytkach zakazy i ograniczenia. Nikt inny, tylko radni. Jeśli nie ustanowimy zakazów i ograniczeń, to nie będzie żadnych ograniczeń i zakazów. I proszę państwa, utworzenie parku kulturowego to byłby sukces dla radnych miasta Ciechocinka, który pozwoliłby na to, żeby faktycznie te stare obiekty no, można było po prostu restaurować. Nie wszystkich stać na to. Jeśli byłaby szansa na to, żeby po prostu pozyskać środki finansowe, pomóżmy ludziom. Od tego jesteśmy. Ludzie, nas, społeczeństwo nas wybrało, więc działajmy na ich rzecz. A zakazy i nakazy to jest nasza rola. To my tu radni, jeśli nie możemy żadnych nakazów i zakazów nie ustanawiać, tylko po prostu stworzyć park kulturowy. A natomiast ustawa krajobrazowa, którą również Komisja Uzdrowiskowa bardzo właśnie ciężko pracuje nad wdrożeniem jej, wtedy ustawą krajobrazową wprowadzimy ewentualne ograniczenia.
Dziękuję. Pan radny Rosiński. Tak, ale pracujemy. Drodzy goście, panie burmistrzu, takie trzy rzeczy. Jedna rzecz to, tak mi się wydaje, że niepotrzebne jest wprowadzenie uchwały po to, żeby robić konsultacje społeczne. Wydaje mi się, że możemy to odłożyć spokojnie do września, do października. Kolejną rzeczą jest to, pani Olu, czy pani pamięta, jak pani głosowała w komisji 30 marca 2022 roku, punkt 3.1. Przewodnicząca Jolanta Kędzierska wprowadziła w temat powołania Parku Kulturowego w Ciechocinku. Jak pani głosowała? Proszę mi przypomnieć tutaj radnym i gościom. Dziękuję bardzo. Na jakiej komisji? Komisja uzdrowiskowa z dnia 30 marca 2022 roku. Proszę przypomnieć, jak pani głosowała w tym punkcie. Dziękuję. Pan radny Zieliński. Szanowni Państwo, ja to mam wrażenie, że niektórzy z Państwa chcecie przejść do historii po prostu, tylko nie wiadomo, jak ta historia będzie wtedy zapisana, pozytywnie czy negatywnie. Proszę mi powiedzieć, jak uchwała dotycząca Parku Krajobrazowego, powstanie Parku Krajobrazowego organizuje, pozwala na uporządkowanie terenu od ronda dalej. W stronę Bema. Nic, tak? W żaden sposób. Ale jeszcze mam taką rzecz. Myślę, że to by było dobre, jeżeli byśmy tak zrobili. Panie burmistrzu, ma powstać linia autobusowa. Pan ogłosił już na Facebooku, zanim ja się dowiedziałem, żeby ludzie się zgłaszali i dawali propozycje przystanków. To może zamieścimy tę mapkę, którą mamy, tylko że taką, żeby były ulice tam napisane, bo ludzie muszą znać ulice, że może zawiesimy na stronie zalety i zagrożenia i zapytamy się, co państwo sądzicie. Pan lubi takie rzeczy, bo pan się tam dość mocno udziela i pan takie różne rzeczy wiesza na swojej stronie. Może warto na stronie urzędu i zapytać najpierw mieszkańców, jak oni się do tego odnoszą. Jola Kędzierska, pani Kędzierska, to ty może debatowałaś na komisji uzdrowiskowej na ten temat bardzo długo. Ja tego tematu tak naprawdę nie poznałem, dopóki nie wszedł tutaj pod obrady Rady Miejskiej. Ja nie mogę uczestniczyć we wszystkich komisjach. Jestem w komisji komunalnej, jestem w komisji oświaty, jestem w komisji finansowej, uczestniczę w nich we wszystkich. A można to sprawdzić, bo nie mam potrącanej diety. To znaczy, że jestem na wszystkich. Nie będę chodził na komisję komunalną albo śledził, co tam wyprodukowała komisja komunalna. Ja będę się jednak upierał przy tym, że to jest bardzo brzemienna w skutkach decyzja powołanie parku kulturowego. Pani Kędzierska mówi tak, jak ja się pytałem kilka razy, zapytałem się tak, ale jakie mamy korzyści z tego? To pani Kędzierska mówi tak. Finansowe. To pani Kędzierska mówi, dostaniemy dużo pieniędzy. Na pytanie ile? Nie odpowiada. No, dużo pieniędzy. To nie jest. Proszę rozmawiać. Proszę mi powiedzieć, co stoi na przeszkodzie panu konserwatorowi zabytków, żebyśmy my mamy na przykład jakiś projekt, plan na odbudowę jakiegoś zabytku i żeby on nas wspomógł. Co mu przeszkadza? On musi mieć uchwałę krajobrazową? Nie. To dlaczego to pozwolił na zniknięcie tych zabytków, o których mówił Wojtek Skotnicki, prawda? I mi brakuje właściwie tak naprawdę takich rozmów, jak właśnie zainicjował Wojtek Skotnicki. Spokojnej, rzeczowej rozmowy, ad rem, a nie takie, że a jak dostaniemy, a może nie dostaniemy, ale ile to pieniędzy, Jola, dostało te 38 podmiotów, miast, na te swoje zabytki. Ile oni dostali?
Proszę Państwa, my... Ja nie udzieliłem Pani głosu, ale jeszcze chciałbym adwocem. Proszę bardzo, ale ja dopiero proszę muszę Państwa, udzielić. My debatowaliśmy tutaj z Komisją Zdrojową, przedstawiciele, przedsiębiorcy, właściciele sanatoriów ciechocińskich bywali na naszej Komisji Uzdrowiskowej i oni bardzo wnioskowali o to, żeby właśnie tą podjąć działania celem utworzenia parku kulturowego. Ale przede wszystkim, proszę Państwa, sprawa podstawowa. Uchwała nie tworzy parku kulturowego, ta, która ma być teraz procedowana, bardzo ładnie to właśnie radny Dziarski podkreślał, to jest tylko o podjęciu prac nad utworzeniem. Te prace się dopiero zaczynają i będą trwały długo. To nie jest tak, że w dniu dzisiejszym my podejmujemy decyzję. Dobrze, dziękuję bardzo. Rozpoczęcie prac. Dziękuję pan radny Szadłowski. Dziękuję panie przewodniczący. Ja tak tylko tutaj, może nie już tak, nie chcę personalnie, ale odnośnie wypowiedzi Tomka Dziarskiego, nie wynika to, co teraz moje wątpliwości, nie wynikają z niewiedzy, tylko właśnie z tej wiedzy, którą nabyłem po przeczytaniu i na zapoznaniu się z materiałami. To, że nie uczestniczyłem we wszystkich spotkaniach pani Jolanto, ja uczestniczyłem nie we wszystkich, natomiast w większości nie uczestniczyłem, natomiast nie przypominam sobie, że pani na mojej komisji uczestniczyła, w moich, to tak już jakby będąc, tak odbijając piłkę w ten sposób, że radni nie interesują się innymi komisjami. Natomiast ja interesuję się i bywam na innych komisjach, pomimo, że nie jestem ich członkiem. Natomiast to, co teraz tutaj jeszcze wrócę do wypowiedzi Tomka, moje wątpliwości są dlatego, że po prostu takie mam, a nie dlatego, że nie wiem, albo bo też nie zapoznałem się z materiałów, które zostały mi dostarczone, z którymi sam się też mogłem ewentualnie je zdobyć, wynikają te moje wątpliwości i się nimi dzielę. A to też nie wynikają, że jestem negatywnie do tego nastawiony. Wypowiadam swoje zdanie. To jest jedno. Natomiast tak jak tutaj jeszcze wrócąc do tego i oczywiście ja nie powiedziałem też, bo pani to sobie zapisałem, że pani powiedziała, że to jest temat nowy. Ja takich słów też nie wypowiedziałem i wiem, że ten temat jest już od jakiegoś czasu i inicjatorem tego tematu jest obecny burmistrz, pan Jarosław Jucewicz, z tego co pamiętam. On inicjował ten temat na pani komisji uzdrowiskowej. W związku z tym, tak nie można też rzucić wszystkich i tutaj uważać, że jeżeli ktoś, jeden radny, czy też ktoś nie zapoznał się, czy też uważa, że się nie ten, to od razu wrzucamy do szuflady, że wszyscy jesteśmy, pani jest zbulwersowana, że nikt się nie zapoznaje. Ja pani tylko przypomnę, że jak ja, moim inicjatorem mojej komisji była karta mieszkańca, ja zapraszałem wszystkich i nawet każdemu wysłałem projekt w postaci prezentacji, tak żeby każdy mógł się zapoznać, żeby to też inaczej było dla wszystkich wiadomo. Moje wątpliwości, kończąc, bo też już to przeciągamy, moje wątpliwości są stąd, że takowe mam z materiałów, z którymi się zapoznałem i tylko i wyłącznie dlatego dziękuję. Pan radny Barczak. Proszę. To tylko ad vocem, bo nie dostałem odpowiedzi cały czas. Panie Jolu, czekam na odpowiedź. Jeżeli pan nie pamięta, to ja mogę tutaj przeczytać, jaki był wynik głosowania. Chciałem przypomnieć, że faktycznie, tak jak tutaj Darek Szadłowski przypomniał, jesteśmy powiadamiani o wszystkich komisjach, ale tutaj akurat nie miałem możliwości być na obradach w tym temacie i też będę głosował przeciwko, ale cały czas, panie Jolu, poproszę o odpowiedź na moje pytanie. Dziękuję. A może pan mnie spyta, co było 14 sierpnia 1948 roku? Pani Olu, to nie ma nic do rzeczy. Komputera w głowie nie mam niestety. No to jeżeli pani nie pamięta, to proszę powiedzieć, jak pan pamięta, to proszę mi przypomnieć. Przypominam pani Olu, że pani się wstrzymała od głosu, a teraz pani feruje. Proszę bardzo. Ale nie wiem w jakim... Dokładnie, punkt 3,1. Przewodniczący. Przeczytam protokół. Przewodnicząca Jolanta Kędzielska wprowadziła w temat powołania parku kulturowego w Ciechocinku. Głosowanie. Ale? Przepraszam, jeszcze nie skończyłem. Głosowanie za Jucewicz, Dziarski, Rybczyńska, przeciw Wesołowski, Barczak, wstrzymuje się Kędzielska, Lipiński. Czy to rozumiem, jest uchwała numer 1 przez 2022 Komisji Uzdrowiskowej? Prawdopodobnie no tak. No to jest to uchwała napisana przeze mnie. Tak? No oczywiście. To jest pani za, tak? Proszę państwa, ja chciałem państwa zdyscyplinować. Proszę przestać z wycieczkami osobistymi. Głos ma pan radny Barczak. Ja może krótko, chociaż duży temat, skomplikowany, materia taka naprawdę na długie posiedzenie. Odniosę się do paru rzeczy, postaram się maksymalnie szybko. Pierwsza kwestia, analiza SWOT.
Darek już mówił o tej proporcji 10 do 11 w słabych stronach, czyli w tym głosach naprzeciwko powołaniu tego parku, jest taki punkt niekonsekwentnie bądź błędnie wytyczanie granic parku kulturowego nieoparte na wyprzedzającym studium konserwatorsko-krajobrazowym. No nie mieliśmy takiego studium konserwatorsko-krajobrazowego. Odniosę się do pani przewodniczącej, która powiedziała, że gmina nie musi wprowadzać zakazów i ograniczeń. No dziwi mnie to bardzo, że z pani ust takie słowa padają. Przytoczę. Sposób formułowania zakazów i ograniczeń w uchwale o parku krajobrazowym, przepisy ustawy o zabytkach jednoznacznie wskazują, że w uchwale o utworzeniu parku należy wskazać zakazy i ograniczenia. To jest też, jeżeli chodzi o powołanie parku kulturowego, trzy kluczowe elementy. Precyzyjne określenie granic, sposób ochrony parku i zakazy i ograniczenia obowiązujące w parku kulturowym. Więc nieprawdą jest to, co pani powiedziała, że miasto nie może wprowadzać żadnych zakazów i ograniczeń radni. Natomiast ja przestudiowałem, żeby się zapoznać, jak to wyglądało w rzeczywistości z uchwałami, które podejmowały inne miasta. Na podstawie Bydgoszczy, Przemyśla i Nowej Huty. To były bardzo długie, burzliwe procesy negocjacyjne, jeżeli chodzi... Dzięki Wojtek, Kraków, tak jest. Przytoczę parę słów, jeżeli chodzi o zakazy i ograniczenia w Bydgoszczy, bo nie poruszaliśmy tych tematów w ogóle, nie było. Działalność gospodarcza. Zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach od 22 do 6. Umówmy się, że nas to nie dotyczy. Z terenu parku miałyby zniknąć wszystkie obiekty nietrwale związane z gruntem. Kioski, pawilony, stragany, kontenery, z wyjątkiem kiosków przeznaczonych do sprzedaży kwiatów. Stylizowane w formie z historycznym charakterem przestrzeni miejskiej. Po przyjęciu uchwały, i teraz ciekawe, właściciele, zarządcy bądź inne osoby posiadające tytuł praw do nieruchomości będą zobowiązani do dostosowania się do przepisów niniejszej uchwały w ciągu 18 miesięcy od daty wejścia w jej życie poprzez demontaż obiektów zlokalizowanych niezgodnie z jej zapisami. Dokonanie zmiany formy nośników w informacji wizualnej, nośników reklamowych, stoisk handlowych i innych elementów zagospodarowania przestrzeni. No, więcej chyba już nie mam do dodania w tej kwestii. Wydaje mi się, że wszystko zostało powiedziane. Ja uważam, że na tym etapie będę głosował przeciwko temu obwieszczeniu. Dziękuję. Proszę, ad vocem pani radna Kędzierska. Proszę państwa, ja nie cytuję własnych przemyśleń, tylko cytuję ustawę o zabytkach. W artykule 17, który artykułuje po raz enty, jednoznacznie jest określone, że na terenie parku kulturowego lub jego części mogą, proszę państwa, podkreślam, mogą być ustanowione zakazy i ograniczenia. I tutaj wymienione dotyczące, skoro jednoznacznie jest określone, że mogą, to nie muszą. I to tylko zależy od radnych nas, czy będą te ograniczenia i zakazy, albo nie będą. W związku z powyższym nie czytajmy z jakichś tam opracowań, tylko wydrukować ustawę, otworzyć ustawę w komputerze i przeczytać. Artykuł 17 jest jedynym artykułem, który wypowiada się na ten temat. I nie ma innych, tylko jeden i wyłącznie. Dlatego nie dyskutujmy nad czymś, co uchwalił Sejm. My jesteśmy tylko od realizacji, a nie od łamania prawa, od dowolnej interpretacji. Słowo mogą i nie ma innego. To nie pisze muszą, tylko mogą być ustanowione. Dziękuję. Dziękuję. Udzielam głosu panu burmistrzowi. Dzień dobry, szanowni państwo. Państwo podejmujecie uchwałę Rady Miejskiej Ciechocinka, którą będzie wykonywał burmistrz miasta Ciechocinka, w związku z powyższym nie konserwator zabytków. Natomiast faktycznie podjęcie uchwały będzie opiniowane przez konserwatora zabytków. To jest jakby jedna rzecz. Należy także wskazać na i odpowiedzieć panu doktorowi Wojciechowi Skotnickiemu odnośnie lokalizacji zabytków poza strefą pomnika historii, czyli tutaj możemy wskazać, że w okolicach obszaru Lasku Sosnowego znajduje się jako zabytek wieża ciśnień oraz taka lokalizacja jak Nieszawska 20. Jest to budynek drewniany, który obecnie ze względów na decyzję inspektora nadzoru budowlanego nie może być zamieszkiwany i została tam wydana decyzja eksmisji. Ze względu na to, że stan zabytku grozi utratą zdrowia i życia. Jeżeli patrząc na okolice Łazienki numer 1, Villa Ormus, dodatkowo Targon,
szpital, także tych zabytków w tym obszarze jest dość dużo. Jeżeli patrząc na ulicę Kopernika, to mamy teatr, mamy okolice dworca PKP, także tak jak pan radny Tomasz Dziarski powiedział, to jest przystąpienie do rozmów z mieszkańcami. Faktycznie konsultacje możemy ogłosić w takiej formie nieformalnej, tylko stracimy czas moim zdaniem. I jeżeli państwo oczekujecie, żeby ten termin konsultacji był dłuższy, my nie podejmujemy dzisiaj uchwały o otworzeniu parku, tylko podejmujemy uchwałę o przystąpieniu do konsultacji. I może pan mecenas jeszcze słowo zabierze i z naszej strony dziękujemy bardzo i prosimy o podjęcie uchwały. Dziękuję, pan radny Skotnicki. Dziękuję, panie przewodniczący. Ad vocem, jeżeli już, tak jak pan tutaj zechciał łaskawie powiedzieć, w związku z tym stwórzmy eksklawy. I to w zupełności wystarczy. Po co taki duży obszar? Dziękuję. Dziękuję. Pan mecenas, proszę bardzo. Szanowni państwo, 30 listopada 2020 roku podjęliście jako Rada uchwałę 25/180/20 uchwalając gminny program ochrony nad zabytkami na lata 2021-2024. W tej uchwale dopuściliście państwo formy ochrony w postaci parku, utworzenia parku kulturowego. Ta uchwała otwiera drogę do tego, abyście sami, a nie konserwator, ustalali, co chcecie robić w swoim własnym mieście. Ustawodawca dopuszcza, abyście jako rada ustanowili prawo miejscowe. Wskazuje, jakie formy ograniczenia możecie wprowadzić. Jest to tylko 5 punktów wymienionych enumeratywnie. Wówczas, kiedy sami ustalicie, jakimi prawami chcecie się rządzić, wówczas konserwator będzie się musiał do tego dostosować. Dzisiaj konserwator jest we Wrocławiu. Padło tutaj pytanie, że Toruń nie ma planu, nie ma parku kulturowego. Nie ma, bo ma odrębną umowę podpisaną z wojewódzkim konserwatorem i ma własnego miejskiego konserwatora, który na miejscu wszystko jako pracownik samorządowy ustala zgodnie z interesami wspólnoty. Takiej możliwości, aby utworzyć miejskiego konserwatora w Ciechocinku nie ma, a w związku z tym jedyną formą, w której możecie powiedzieć, że wy, przedstawiciele mieszkańców, chcecie, aby w waszym mieście stosowano takie prawa, jakie wy ustalicie, czyli takie prawo miejscowe, jakie chcą mieszkańcy. I do tego służy, i wyłącznie do tego służy utworzenie parku kulturowego, zaś jaki on ma być, do tego są konsultacje. To mieszkańcy powinni wypowiedzieć się, jakie chcą klimaty zachować, jak chcą, aby ich ulica wyglądała, jak chcą, aby obszar, w którym kiedyś spędzali dzieciństwo, wyglądał dzisiaj. I to tylko do tego służy. Nie jest, to jest uchwalenie waszego prawa miejscowego w interesie mieszkańców. I tak jak mówię, jest to kontynuacja państwa uchwały gminnego programu ochrony zabytków, gminnej ewidencji zabytków, którą przyjęliście 30 listopada 2020 roku, a jest to program na lata 2021-2024. Ona również zawiera mocne i słabe strony, czy tą analizę SWOT. Ją już raz państwo przyjęli. Ale od tego są przedstawiciele mieszkańców, żeby usuwać zagrożenia i żeby mieszkańcom żyło się lepiej. Tylko i wyłącznie. Dziękuję panie mecenasie. Czy w tym temacie ktoś z państwa radnych chciałby głos zabrać? Ja tak króciutko jeszcze odczytam fragment odpowiedzi przedstawiciela miasta Zgierz odnośnie możliwości finansowania parków kulturowych i możliwości, jakie zostały uzyskane w ramach dofinansowania na odnowienie miasta Tkaczy. I tutaj możemy wskazać, że tak. Rewitalizacja strefy śródmiejskiej miasta Zgierz, wartość projektu 3 300 000. Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierz, dofinansowanie 6 300 000. Uzupełnienie prac rewitalizacyjnych, był projekt parku kulturowego miasta Tkaczy, wartość projektu 110 tysięcy. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
województwa łódzkiego 221 tysięcy, etap drugi 500 tysięcy. Dodatkowo miasto Zgierz wskazuje na projekt o wartości 10 milionów, z czego kolejny był dofinansowany, czyli tutaj było 30% wkładu własnego. Czyli takie możliwości są, bo Państwu zostały przesłane informacje po komisji odnośnie kwestii tych zapytań, które ja zobowiązałem się skierować do innych miast odnośnie możliwości parku kulturowego. Jeden obszar wymagał kosztów finansowych, innych nie. To gminy sobie w jakiś sposób radziły albo własnymi pracownikami, albo powoływały odrębnego pracownika, który zajmował się tym parkiem kulturowym w mieście i koszty z nim związane wynikały tak naprawdę z kwestii etatu i akcji informacyjnej. Dla nas w celu prowadzenia konsultacji będzie naprawdę łatwiej, jeżeli będziemy robili to w formie obwieszczenia. I po prostu te nasze prace na tym etapie nie zostaną zmarnowane, bo za chwilę, nawet jeżeli się zdecydujemy, to będziemy musieli zaczynać i tak wszystko od nowa, mimo że te prace już po części zrobiliśmy. Więc dla mnie szkoda tego czasu, żeby pozostawiać to w nicości. Jeżeli Państwu konsultacje są za krótkie, możemy je wydłużyć. Zapytajmy mieszkańców, co chcą nam powiedzieć i odbijmy to na projekcie gotowej uchwały o powołaniu lub nie podejmujmy takiej w ogóle uchwały, jeżeli uznamy, że tych wad jest za dużo. Usiądźmy tak, jak zrobił to Darek Szadłowski wcześniej przy konsultacjach w ramach karty mieszkańca. Sami określmy sobie szanse i zagrożenia. My na pewno będziemy mieli inne. Jakbyśmy usiedli, zrobili sobie burzę mózgów, to tak naprawdę nam się inne aspekty mogą uwidocznić, bo na przykład mamy inny zakres zabytków. Pozostawiam to już do Państwa decyzji. Dziękuję. Pan radny Skotnicki, proszę. Szanowni Państwo, usłyszeliśmy przed chwilą kazus Zgierza. Rozumiem. Jeśli jest to kazus Zgierza i za tym były i są określone środki finansowe, to ponawiam moją prośbę. Zmieńmy ten załącznik, który tutaj jest i zacznijmy od nowa nad załącznikiem pracować i stwórzmy eksklawy. To, o co przed chwilą prosiłem. To tyle w temacie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan przewodniczący. Panie burmistrzu, co stało na przeszkodzie, żeby przeprowadzić taką dyskusję, jak pan zaproponował? Czy mogliśmy dyskutować? To po pierwsze. Po drugie, to mam taką uwagę o to, bo pani przewodnicząca Kędzierska powtarzała kilka razy, że przedsiębiorcom bardzo zależy na tym, żeby ten park krajobrazowy powstał. I to jest chyba klucz programu, bo ani razu nie usłyszałem, że mieszkańcy na tym skorzystają, indywidualni ludzie, tylko przedsiębiorstwa. Ja rozumiem, że przedsiębiorstwa przecież też muszą korzystać z tego, co się dzieje w mieście. Ale to nie... Jak będę chciał być brutalny, to powiem tak. Mnie przedsiębiorstwa nie wybierały na radnego. Tylko mieszkańcy. Za mało było dyskusji. Ile było dyskusji na temat karty mieszkańca? Ile razy my się spotykaliśmy? Panie burmistrzu, co stoi na przeszkodzie? Ja już to powiedziałem i powtórzę. Już więcej razy głosu nie będę zabierał. Dlaczego nie wrzucimy tej mapki? Nie wrzucimy tych korzyści i zagrożeń i zapytamy, co sądzicie o parku kulturowym? Niech ludzie odpowiedzą. Po co nam uchwała intencyjna jakaś? Ja wiem, jak to jest z uchwałami intencyjnymi. To jest tak, jakbyśmy nie chcieli wejść frontowymi drzwiami, tylko tak troszkę z boczku sobie wejdziemy, a później już wszystko załatwimy tak, jak trzeba. Pan radny Dziarski. Tak? Nie, pan radny Marzec. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Właśnie w tej kwestii, co tu pan Zieliński powiedział. Czy naprawdę musi być uchwała? Przecież jak Darek Szadłowski przygotowywał cały pakiet odnośnie regulamin, odnośnie karty mieszkańca, długo, bardzo długo na tym dyskutowaliśmy. Informacja później trafiła do mediów i można było to w takiej formie również i teraz zrobić. Natomiast my dzisiaj musimy jakąś uchwałę intencyjną. Przecież tak jak tutaj pan Zieliński powiedział, już ponowię jeszcze raz. Przecież można to było przedstawić i możemy nad tym
z mieszkańcami. Mieszkańcy przede wszystkim, bo nawet jak my wyrazimy wolę, żeby taki park kulturowy powstał i będziemy bardzo za, no to mieszkańcy jednak mają swoje zdanie i muszą na to spojrzeć naprawdę własnym okiem. I tutaj uważam, że uchwała nie jest potrzebna. To jest moje zdanie. Dziękuję. Dziękuję. Taka jest procedura, pani szanowny radny, pani radna że zgodnie z naprawdę... Już kończę, przepraszam, ad vocem. Taka jest procedura ustanowienia parku kulturowego. Nawet pan jednej ulotki nie może wydrukować bez uchwały Rady Miejskiej, z tego względu, że nie ma podstawy do wydawania środków na ten cel, czyli na prowadzenie konsultacji w ramach. Za darmo na internecie oczywiście możemy ogłosić. Ja to mogę wrzucić na swój profil. Natomiast formalnie ani złotówki na kampanię promocyjną nie możemy wydać. Proszę Państwa, w ustawie o zabytkach jest szczegółowo określony program działań, plan działań, jakie mają być podjęte celem utworzenia parku kulturowego. My nie możemy dowolnie, w przypadku karty mieszkańca nie ma takiej procedury. My musimy enumeratywnie wymienić wszystkie kroki po kolei, aby dojść do punktu takiego, że będzie podjęta uchwała o utworzeniu parku kulturowego. My nie ma tu żadnej dowolności. Nie ma żadnej dowolności. I to jest artykuł 16 ustawy o zabytkach. Dziękuję. Pan radny Barczak. Jedna sprawa. Pan burmistrz tutaj przytoczył miasto Tkaczy. Panie burmistrzu, ale to jest jeden skonsolidowany obszar czterech ulic i tam absolutnie zasadne. To nie podlega, nie ma nawet tego jak porównywać do tego, co jest u nas, bo u nas to jest zupełnie inny. Tam jest jeden teren, cztery ulice w kształcie szachownicy, kilkadziesiąt budynków. I także tu ten temat jest trochę nie do porównania dla nas. Natomiast co do informacji, oczywiście nie można formalnych podjąć kroków, jeżeli chodzi o wydruk, opłatny wydruk ulotek, natomiast można to zrobić nieformalnie. No, mogą to zrobić radni, mogą informować. Można te informacje rozprzestrzeniać nieformalnie. Może miasto nie może tego robić, ale radni mogą. No, przecież mi nikt nie zabroni, jeżeli ja pójdę do mieszkańców i powiem, że będzie taki projekt tworzony. Dziękuję. Pan radny Dziarski. Dziękuję panie przewodniczący. Panie burmistrzu, szanowna rado, odnośnie karty mieszkańca. Na bieżąco śledziłem pracę Darka Szadłowskiego i doskonale wiem, ile w to pracy włożył, żeby to powstało i tak jak wtedy, tak teraz gratuluję mu za to, że doszło to do skutku. Co do uchwały dotyczącej tego tematu, o którym dyskutujemy, to głosując przeciw, nie dajemy sobie szansy, jeszcze raz mówię, nie dajemy sobie szansy na to, żeby ten park kulturowy powstał bądź nie powstał. To znaczy on nie powstanie, no bo jeżeli nie będzie tej uchwały, no to w zasadzie temat zostaje zamknięty, ale my jako radni nie dajemy sobie szansy, nie dajemy szansy mieszkańcom, nie dajemy szansy przedsiębiorcom. W zasadzie wyrzucamy ten projekt uchwały do kosza. Ja od samego początku nie ukrywam, że byłem za powołaniem parku kulturowego, aczkolwiek były kwestie związane z ustawą krajobrazową, tak jak powiedziałem wcześniej, która pomimo tego, że procedowana jest wiele, nie, ustawą krajobrazową, panie radny, tak jak powiedziałem, ustawą krajobrazową, która przez ponad 5 lat nie weszła w życie. Dlatego uważam, że no powinniśmy dać sobie szansę nie na to, żeby powstał park kulturowy, tylko na to, żeby rozmawiać o powołaniu parku kulturowego, bo to są dwie różne rzeczy. Powołanie parku kulturowego, a rozmawianie o powołaniu parku kulturowego, bo czasami mam wrażenie, że to jest takie łączone, natomiast to jest zupełnie inna kwestia dotycząca finalnie być może tego samego, ale droga jest zupełnie inna. I tutaj to co powiedział Wojtek Zieliński odnośnie powołania karty mieszkańca, tak jak powiedziałem na początku tej wypowiedzi, wiem, że ta praca i procedura była bardzo długa, tylko proszę mi wierzyć, jeżeli chodzi o ten temat, też praca i procedura była bardzo długa. Wojtku, jesteś w Komisji Oświaty, w związku z czym na bieżąco śledziłeś, mówię do Wojtka Zielińskiego. Wojtek Zieliński jest w Komisji Oświaty, w związku z czym na bieżąco śledził, był w komisjach, w pracach zespołu w tym temacie. Ja natomiast jestem członkiem Komisji Uzdrowiskowej i wiem, ile czasu poświęciłem na to, żeby
dojść do tego punktu, w którym dzisiaj jesteśmy. Tak jak pani radna Kędzierska powiedziała, to nie jest kwestia dwóch tygodni, dwóch miesięcy. My tą pracę zaczęliśmy ponad 2 lata temu. Spotykaliśmy się wielokrotnie bądź kilkunastokrotnie w różnym gronie i to nie jest tak, że to jest coś nowego. Dla mnie to jest coś, co trwało i tak moim zdaniem za długo. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Rosiński jako ostatni. Panie burmistrzu, myślę, że będę tutaj wyrazicielem też, podobne zdanie mają tutaj inni koledzy radni. Ja bym prosił, żeby tą informację i tą mapkę wrzucić nie na swój profil, bo pracujemy wspólnie wszyscy nad tym, tylko mamy od tego swoją stronę internetową i swoją gazetę, więc bardzo bym prosił, żeby ta informacja była nie na profilu swoim prywatnym, tylko na profilu miejskim. Dziękuję bardzo. Jeżeli państwo podejmiecie uchwałę, oczywiście to opublikujemy, nawet postaramy się, bo tak naprawdę rozmawiałem z panią Magdą, żeby naniosła kwestię związaną z ulicami. Z geoportalu ciężko to tak na jednej mapce zrobić, ponieważ tak wygląda powiększenie. Natomiast spróbujemy to już na spokojnie odnieść, przełożyć razem na mapę z ulicami i mniej więcej też zrobimy wykaz zabytków, które się znajdują w tym obszarze. Jeżeli państwo tą uchwałę podejmą, to my to w takiej formie opublikujemy, nawet prześlemy państwu do opinii, jeżeli państwo zechcecie wyrazić swoją kwestię ewentualnie co do braków stosownej mapki. Myślę, że z tego załącznika numer 2 można się odnieść co do obszaru po kwestiach ulic, może nie stricte z nazwy, natomiast z lokalizacji. To i tak jest mapka wyjściowa, poglądowa, która jako załącznik do ostatecznej uchwały będzie i tak musiała wyglądać inaczej razem z opisem zabytków, które winny się tam znaleźć i obszarami ulic. Dziękuję. Proszę państwa, podejmujemy głosowanie. Panie przewodniczący, 5 głosów za, 8 głosów przeciw, wstrzymał się 1 i 1 nieobecny. Dziękuję. Tym samym uchwała numer 64/406/23 nie została podjęta. Przechodzę do podpunktu 2. Zmiana programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ciechocinka. Proszę o wystąpienie przedstawicieli komisji, pan radny Szadłowski. Panie przewodniczący, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Dziękuję. Pani radna Kędzierska. Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Opieki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pan radny Lipiński. Panie przewodniczący, Komisja Finansowo-Budżetowa, Planowania i Współpracy Gospodarczej jest za przyjęciem powyższej uchwały. Dziękuję. Pan radny Barczak. Panie przewodniczący, Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje projekt powyższej uchwały. Dziękuję. Pan radny Sobieraj. Komisja Komunalna i Porządku Publicznego pozytywnie opiniuje powyższy projekt uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby w tym punkcie głos zabrać? Pan radny Barczak. Takie pytanie mam. W 2023 roku na realizację programu przewiduje się kwotę w wysokości 76 500. Czy wiadomo, jaka to była kwota w poprzednim roku, o ile zmiana była? Ja bym musiał zweryfikować pani. No okej, okay. No, na spokojnie. Skarbnik. Dobra, dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby w tym punkcie głos zabrać? Nie widzę, podejmujemy głosowanie. Panie przewodniczący, 13 głosów za, jedna z radnych wyszła, nie oddała głosu. Dziękuję. Tym samym przyjęliśmy uchwałę numer 64/407/23. Podpunkt 3. Przyjęcie raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy miejskiej Ciechocinek za lata 2020-2021.
proszę o wystąpienie przedstawicieli komisji. Pan radny Szadłowski. Panie przewodniczący, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Dziękuję. Pani radna Kędzierska. Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Opieki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pan radny Lipiński. Panie przewodniczący, Komisja Finansowo-Budżetowa, Planowania i Współpracy Gospodarczej jest za przyjęciem powyższej uchwały. Dziękuję. Pan radny Barczak. Panie przewodniczący, Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje powyższy projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Sobieraj. Komisja Komunalna i Porządku Publicznego pozytywnie opiniuje powyższy projekt uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby w tym punkcie głos zabrać? Nie może. Pan przewodniczący Zieliński. W tym dokumencie jest napisane sporo, albo ważne miejsce zajmuje taka oto treść dotycząca wymiany pieców. Bardzo istotna dla Ciechocinka ze względu na stan powietrza. My przeznaczyliśmy, do tej pory przeznaczaliśmy 4000. Chyba 80% tylko zostało wykorzystanych pieniędzy przeznaczonych. Tak jest tutaj napisane. 79,4 chyba, nie wiem w którym miejscu, nie pamiętam. Ja myślę, że warto się zastanowić, czy nie przeznaczyć większych pieniędzy, bo dla Ciechocinka jakość powietrza jest jednak bardzo istotnym elementem. W tym opracowaniu zwracają na to bardzo mocną uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z państwa, proszę bardzo. Pan jedno pytanie do pana burmistrza, może tak trochę nie na temat, aczkolwiek tutaj jest o zagrożeniu hałasem. Czy są planowane zakupy, bo była o tym mowa przez lata, mierników hałasu, nie wiem czy dobrze się wypowiedziałem, czy czujników hałasu, mierników zdaje się. Na chwilę obecną planowany jest zakup 3, ale mierników stężenia pyłów zawieszonych. I tutaj jest taka możliwość, że możliwe, że w jakimś z tych pomierników uda się wkomponować pomiernik hałasu, ale jakby w kolejności jest czujniki zanieczyszczenia powietrza. Odpowiadając panu Wojtkowi, z informacji zebranych na chwilę obecną z ilości wniosków, według mojej oceny może zaistnieć taka konieczność, że kwota na ilość wymienianych piecy będzie musiała zostać zwiększona, ponieważ kwota zabezpieczona w budżecie, a ilość wniosków już jest, daje kwotę, która wymaga aktualizacji, ale to też w stosownym czasie państwu taką informację przekażemy. Tak, a proszę mi powiedzieć, panie burmistrzu, tutaj są takie punkty. Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza powinny być. Wyeliminowanie spalania odpadów w palenickach domowych. Wyeliminowanie spalania paliw złej jakości w piecach domowych. Jak my realizujemy te punkty? W jaki sposób? Czy my mamy narzędzia do tego? Bo powstanie takiego sprawozdania i pokazanie, co jest niewłaściwe, a nie móc później na to reagować, to myślę, że trochę jeszcze zanim zakończę, to powiem tak, panie burmistrzu, pan to czytał, prawda? Więc tam jest napisane o zagrożeniach dotyczących pola elektromagnetycznego. Ja tam w ogóle się nie doczytałem nic o tej antenie, która jest na hali. Ona jest, jeżeli chodzi o organizację przestrzeni, to jest paskudna, ale nic nie napisali o zagrożeniu energetycznym. Ja myślę, że o wiele większym zagrożeniem energetycznym jest ta przetwórnia prądu na obrzeżach Ciechocinka i ludzie są tam narażeni na działania tego pola magnetycznego. Tak samo jak, nie wiem co to za budowla powstaje, tuż przy stacji tej transformatycznej dużej na BEMA. Nie uważa pan, że tam oddziaływanie pola magnetycznego będzie bardzo duże? Znaczy, ja powiem, mamy w polskich przepisach pewien paradoks ze względu na to, że przepisy ogólnokrajowe pozwalają mieszkańcowi przebywać w polach o natężeniu 61 W na metr kwadrat. Natomiast przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy pozwalają pracownikowi przebywać w natężeniu pola 7 W na metr.
I teraz mamy taki paradoks, że jeżeli pan by był pracownikiem i pracował w Biedronce i pole elektromagnetyczne przekraczałoby tam 7 watów na metr, to pracodawca by musiał pana na badania wysyłać co roku, dawać panu dzień skrócony, bo pan pracował w warunkach niebezpiecznych czy jakby pośrednich, szkodliwych. Natomiast jeżeli jak pan pójdzie tam do sklepu albo zamieszka pan w tej okolicy, to pan ma już normę 71 watów na metr. Niestety tak się zmieniły przepisy, że te dotyczące jakby ogólnego bytu ludzi i przebywania ludności, że ja bym wolał w tym momencie być pracownikiem, jeżeli chodzi o ochronę, gdzie Centralny Instytut Ochrony Pracy to bardzo dobrze przebadał i zweryfikował. I takie normy są też w wojsku i w innych służbach, jeżeli chodzi o przebywanie w polach elektromagnetycznych. Ta stacja, o której pan wspomina, znalazła się tylko dlatego, że tam WIOŚ wykonywał pomiary. I odpowiadając panu na pytanie odnośnie kwestii związanej z badaniem tego, co ludzie spalają w piecach i czy spalają to w piecach z klasą, czy też nie, bo taki obowiązek od nowego roku też będzie, to jedynie nam zostaje narzędzie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na każde zgłoszenie, tudzież powołanie Miejskiej Straży, aby mogła to realizować w ramach profilaktyki i obowiązku, jeżeli takowy będzie miała wpisany. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby w tym punkcie głos zabrać? Nie widzę, podejmujemy głosowanie. Proszę bardzo, sekretarz. Panie przewodniczący, 14 głosów za. Dziękuję. Przyjęliśmy uchwałę numer 64/407/23. Podpunkt 4. Zmiana uchwały Rady Miejskiej w Ciechocinku z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Ciechocinka, wysokości stawek opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania oraz określenia sposobu pobierania opłat. Proszę o zabranie głosu przedstawicieli komisji, pan radny Szadłowski. Panie przewodniczący, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję, pani radna Kędzierska. Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Opieki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję, pan radny Lipiński. Panie przewodniczący, Komisja Finansowo-Budżetowa, Planowania i Współpracy Gospodarczej jest za przyjęciem powyższej uchwały. Dziękuję, pan radny Barczak. Panie przewodniczący, Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje projekt powyższej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Sobieraj. Komisja Komunalna i Porządku Publicznego pozytywnie opiniuje powyższy projekt uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby w tym punkcie głos zabrać? Proszę bardzo, pan radny Barczak. Ja mam takie pytanie. Trochę dziwi mnie ten zapis, bo tutaj w paragrafie trzecim w nowym brzmieniu za nieuiszczenie opłaty parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie wysokości 100 zł z zastrzeżeniem ustępu drugiego. I w ustępie drugim jest, że jeżeli wpłacę do 7 zł, do 7 dni, to jest 50 zł. Wydawało mi się, że raczej powinno być, że 50 zł, a jeżeli powyżej 7 dni, to 100. No tak się raczej przyjęło gradację. Czyli najpierw tanio, jak zapłacę w dobrym terminie, no i drogo, jeżeli będę zwlekał. Proszę, pan burmistrz. Wydaje mi się, że zapis jest poprawny, czyli mówimy o paragrafie drugim, tak? Czyli w przypadku wniesienia opłaty dodatkowej do 7 dni roboczych podniósł stwierdzonego nieuiszczenia opłaty za parkowanie lub przekroczenie czasu opłaconego parkowania w SPSP, ulega ona zmniejszeniu do 50 zł. Jeżeli, czyli 100 zł płacimy powyżej 7 dni, a ulga jest do 7. Czyli to, co pan wskazał, tylko tutaj może jest, ulega ona zmniejszeniu. Dziękuję, pan radny Szadłowski. Właśnie o formę pytam. Ja mam takie pytanie. Jeżeli bilet pobiorę o 14:01, wpisując sprawy, ja mam te wszystkie wymogi wcześniej spełnione i oddalę się z miejsca, gdzie przejadę samochodem na inne miejsce strefy parkowania, również dajmy na to strefy
tej samej, to jest jedno pytanie, a innej, to mówimy o strefie A, ale jeżeli przyjadę do strefy B, ten bilet dalej obowiązuje, czy tylko i wyłącznie w momencie zakupu w jednym parkomacie na jednym miejscu? Nie. Proszę bardzo, pan burmistrz. Sposób uiszczenia opłaty w droższej strefie, bo ta jedna strefa jest droższa, czyli ta zlokalizowana w strefie A jest droższa. Jeżeli pan przestawi do tańszej strefy, to może pan robić w ramach tego samego biletu. Czyli jedzie pan do strefy A, płaci pan za 3 godziny, zmienia pan strefę do B, to nie musi pan dokopywać biletu, tylko przemieszcza się pan do tej tańszej strefy w ramach tego samego biletu. Dobrze. Czyli nie ma obowiązku kupowania do dwóch stref, jeżeli jeszcze w jakiejś jest ważne. Mi tylko chodzi o to, że jeżeli będę poruszał się na przykład na ulicy Broniewskiego, zakupię bilet o 14.10, przejadę na ulicę Kościuszki. To w ramach tego samego biletu, jeżeli ze strefy droższej do tańszej, bo tam są... Ale jeżeli będę w tej samej strefie, ta godzina obowiązuje, nieważne... Tak, nie trzeba biletu kolejnego. Jeżeli pan będzie przeparkowywał samochód ze strefy tańszej do droższej, to musi pan bilet kupić. Okej, tylko mi chodzi, jeżeli nawet się poruszał w tej samej strefie, ta godzina jakby obowiązuje tak, w tej... Tak, rozumiem. Proszę. Pan radny Dziarski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie burmistrzu. Szanowni goście, panie burmistrzu, pytanie analogiczne do tego, co przed chwilą zadał Darek Szadłowski, aczkolwiek dotyczy tego darmowego, godzinnego parkowania. Czy jeżeli zaparkuję samochód w drugą stronę, zapytam, w strefie B i będę chciał przeparkować go do strefy A, mieszcząc się w 60 minutach, czy jest taka możliwość? Jest taka możliwość, natomiast nie można zatrzymać biegu czasu tego darmowego. Oczywiście. Czyli w momencie pobrania biletu... Obowiązuje godzina. Obowiązuje godzina. Nieważne. Kwestia jeszcze do rozważenia, i to jeżeli zasadne może by było, bo to teraz mi się nasunęło, ale to jakby nie zmienia postaci uchwały, można spróbować to rozwiązać pobraniem biletów dwa razy po 30 minut. Czyli spróbować tą godzinę darmową rozbić na dwie trzydziestki i wtedy... Inkasent zdecyduje, czy pobiera za jednym zamachem tylko godzinowy bilet, czy daje sobie możliwość raz 30 i na przykład wrócić za chwilę po coś jeszcze i znowu wziąć darmową 30. Rozumiem, aczkolwiek uchwała tego nie przewiduje. Mówimy tutaj o godzinnym darmowym parkowaniu i rozumiem, że ta godzina parkowania jest zarówno w jednym miejscu, jak i w drugim. Czyli ze strefy B mogę przeparkować do strefy A, aczkolwiek muszę się zmieścić w 60 minutach od momentu. Natomiast uchwała mówi o godzinie darmowej tak dla mieszkańca, jest. Więc de facto dwa razy po 30 spełnia ten wymóg. Dziękuję, pan Jasne. Przewodniczący Zieliński. Szanowni państwo, panie burmistrzu, pan obiecał, że będą w ogóle parkingi dla mieszkańców za darmoche. No nie są. No to może byśmy poszli w tym kierunku, żeby ta godzina wolna nie wyróżniała stref. Bo po co? Bo po co? Jakie to ma znaczenie? Mieszkaniec Ciechocinka nie będzie patrzył na strefę A, B. On przyjeżdża i on chce zrobić jakieś tam zakupy. Ja rozumiem, że jak on przyjedzie, to on musi tę godzinę wykorzystać ciurkiem. Ale czasami jest tak, że ktoś musi przyjechać na pół godziny, po 3 godzinach przyjeżdża i znowu chce pół godziny wykorzystać. Ale panie Wojtku, bo te parkometry nie mają służyć. Idea powstania w ogóle miejsc, żeby była pełna świadomość tego, że parkingi są płatne w Ciechocinku od 2003 roku. Tylko kiedyś obsługiwali to ludzie. Jak był to, byłem znajomym dla tego, który obsługiwał parking, to on mnie puszczał i tyle. A ten parkometr nie odróżnia znajomego od znajomego. Ja zaczekam, żeby wszystko dotarło. Jak w szkole. Kontynuuję? Tak. Dobra, jest pan na słuchu. Dobra. Warto pomyśleć, żeby ludzie mieli godzinę czasu, niezależnie od tego, bo idea parkingu była taka, żeby te miejsca cały czas się zmieniały, żeby można było się gdziekolwiek zatrzymać.
I myślę, że one spełniają swoją rolę. To nie chodzi o to, żeby na tym zarobić, tylko żeby ta przestrzeń w centrum Ciechocinka była pozbawiona samochodów, bo przecież o to nam chodzi. I to nie chodzi o to, żeby wygodnie było firmie, która obsługuje parkometry, tylko żeby wygodnie było mieszkańcom Ciechocinka. Trzeba wyraźnie mieszkańcom Ciechocinka również powiedzieć to, że jak mają kartę mieszkańca, to muszą zarejestrować samochód w biurze promocji, żeby wyraźnie wszyscy wiedzieli, że to muszą zrobić. Ja jestem ciekawy, panie burmistrzu, tej koncepcji, bo tu jest za dużo różnych opcji. Zróbmy jedną. Nie ma strefy A i B dla karty mieszkańca, tylko jest jedna strefa. Czy on przyjdzie z B do A, czy z A do B, jakie to ma znaczenie? Program można napisać, tylko ten, który to obsługuje, niech to zrobi. Pan radny Szadłowski. I tylko jeszcze tego, bo nie zdążyłem zapytać, tu jest w paragrafie czwartym, że też to aplikacja, dajmy na to Skycash, będzie sprzężona, każda jakakolwiek inna z tym samym tożsama będzie, jeżeli będę miał kartę mieszkańca, ta aplikacja będzie działać również. To nie zmienia dotychczasowej formy uiszczania opłaty za pomocą aplikacji, jeżeli ona jest już obecnie, funkcjonuje. Tak? No ona funkcjonuje, dlatego... Nie zmienia, natomiast start płatności będzie trzeba załączyć godzinę. Jeżeli państwo będziecie chcieli za darmo godzinę skorzystać, to musicie pobrać bilet, odczekać godzinę i włączyć aplikację do naliczania płatności. Sama aplikacja nie wystarczy, musi być pobrany bilet. Z wpisanym numeru rejestracyjnym. Tak mi się wydaje. Spróbujemy to jeszcze zweryfikować. Tak, żeby właśnie uniknąć sytuacji, że ktoś reklamacji ewentualnych i pretensji. Wydaje mi się, że nie ma takiej możliwości. Sam parkometr będzie miał opcję karty mieszkańca i tak, tam będzie miał pobranie biletu. Panie Wojtku, ja odpowiedziałem panu Tomkowi, odpowiadając też na pana pytanie. Na chwilę obecną mamy dwie strefy parkowania, które miały za zasadę regulacją stawek różnicować obciążenie na parkingach w danej strefie parkowania i my tego na chwilę obecną nie zmieniamy. Natomiast w jednej i w drugiej strefie, kiedy pobierze pan bilet w strefie A za darmo, będzie mógł się pan w ciągu godziny za darmo przemieszczać pomiędzy strefami. Niezależnie, czy to będzie z droższej do tańszej, czy z tańszej do droższej. Tutaj to nie ma znaczenia. Natomiast jeżeli pan się przemieści, bilet pobierze pan w strefie A i przejedzie pan do strefy B i skończy się panu czas, to pan musi w strefie B pobrać bilet już płatny lub uruchomić aplikację. Panie burmistrzu, mogę? Tak, krótko. Ad vocem, to ja myślałem, że my ten system zrobimy bardziej prostym. Ja może nie wyglądam, ale jestem w miarę kumaty. Panie burmistrzu? Halo? Ja słucham. A, dobra. Bo mam wrażenie, że nie słuchał mnie pan, dlatego że ja sobie zdaję sprawę z tego, że są dwie strefy. Wiem o tym. Ja myślałem, że dla tych, którzy będą mieli godzinę niepłatną, nie będzie tej strefy, tylko o tym powiedziałem. Ja nie wiem, jakie są możliwości tej firmy, może są słabe, może będzie trzeba pomyśleć o innej. To ma być prosty system. Ale nie formalnie taki, że... nie będzie, bo zapis pan wkłada do tej uchwały taki, że w ramach stref może pan zmienić lokalizację. Więc tutaj się nic nie zmienia. De facto, upraszczając, dla biletu darmowego nie będzie stref. To jeszcze tylko proszę mi wytłumaczyć, bo tu natknąłem się na problem, który Darek podniósł, nie, Tomek, że jak ja korzystam z aplikacji Skycash, to teraz będę musiał kupować bilet, tak? Nie kupować bilet, tylko pobierać bilet darmowy, który pozwoli panu za darmo zatrzymać się w strefie, w której pan postawił samochód. Następnie będzie pan musiał w ciągu godziny albo włączyć aplikację, albo dopłacić w parkometrze, w zależności od metody i formy płatności.
do momentu... To ja mam teraz sobie utrudnić i wychodzić i szukać parkometru, żeby te za darmo tą godzinę... To oni nie mogą wbić do systemu tego informatycznego mojej rejestracji, żeby... Ale oni będą mieli pana rejestrację, tylko operator musi wiedzieć, kiedy pan rozpoczyna parkowanie, żeby ustalić godzinę startu. No w SkyCashu to robię. Ale aplikacja SkyCash według mojej oceny nie ma możliwości darmowego uruchomienia. Ja to jeszcze zweryfikuję, ale najprawdopodobniej ta aplikacja SkyCash nie jest do tego przygotowana. Pan radny Barczak. Panie burmistrzu, pytanie do paragrafu 4, punkt 3. Tam jest pierwszy, drugi, trzeci, czyli granice rejonu A oraz B. Jeżeli bilet zakupiony w rejonie A, rejonu A oraz B, jeżeli bilet zakupiony w rejonie B od okresie 1 kwietnia do 31 października i trzeci punkt w granicach rejonu B, jeżeli posiada bilet zakupiony w rejonie B w okresie od listopada do marca. Czyli trzeci punkt już rejonu A nie ma z tego wynika. Znaczy to dotyczy, co do darmowego parkowania nie ma znaczenia w którym rejonie. Natomiast co do kwestii, to co mówiłem wcześniej, kupienia biletu w strefie droższej, przeparkowania do tańszej nie trzeba pobierać biletu, natomiast z tańszej do droższej trzeba pobrać bilet nowy. Dobrze, pan radny Marzec. Panie przewodniczący, panie burmistrzu. W trakcie naszej dyskusji pan burmistrz tutaj nam przedstawił, że jest ewentualnie możliwość tego biletu godzinnego podzielić dwa razy po 30 minut, tak? Że, znaczy spróbujemy w ramach tego zapisu stworzyć taką możliwość. Bo z tego zapisu tutaj w tej uchwale raz na dobę jednorazowo, tak? Nie, pisze, że przysługuje darmowa godzina parkowania mieszkańcowi czy godzinka. Raz na dobę. I to jest właśnie dosyć złudne i to jest... To może faktycznie nie będzie to, ale dopytamy. No bo to tu muszę przyznać, że tu jest dobra inicjatywa, żeby ewentualnie to rozbić na te dwa razy po 30 minut, bo czasami faktycznie mieszkańcom wystarczy 30 minut i być może będzie mógł każdy z tego skorzystać. To jest taka moja uwaga. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Dziarski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Odnośnie tego, co przed chwilą powiedział Robert Marzec, czy nieczytelniej byłoby, gdyby w ustępie 15 punkt 5 zamiast stwierdzenia dla numeru rejestracyjnego przypisanego do karty mieszkańca można skorzystać z bezpłatnej godziny raz na dobę, to raz na dobę to troszeczkę dla mnie jest takie, które miesza w tym punkcie. I powinno być w mojej ocenie, że dla numeru rejestracyjnego przypisanego do karty mieszkańca można skorzystać z bezpłatnej godziny w ciągu doby. By to było chyba czytelniejsze, bo to raz na dobę to nie jest dla mnie takie oczywiste, że ja mogę się przemieścić samochodem z miejsca A do miejsca B, tylko jest to raz na dobę, czyli w danym miejscu. No, gdyby było w ciągu doby, to jest jeden bilet na godzinę i tylko i wyłącznie. No. Jeden bilet o wartości jednej godziny darmowego postoju na cały dzień w strefie parkowania w Ciechocinku, niezależnie w sumie od czy to A, czy B. Ale z bezpłatnej godziny raz na dobę. Raz na dobę. Raz na dobę. No tak, raz. A gdybym miał taką potrzebę... To jest to samo. Ewentualnie to, co wcześniej odpowiadam. W ciągu dobu czy raz na dobę to jest jakby to samo. Znaczy, no nie do końca się z tym zgodzę, aczkolwiek rozumiem intencje tego zapisu, bo dla mnie byłoby czytelniejsze, że w ciągu doby, a nie raz na dobę. To raz na dobę troszeczkę tak powoduje takie nie do końca czytelne rozumowanie tego punktu. Dobrze, dziękuję. Nie widzę. Jeśli mogę panu mecenasowi oddać głos. Tak, proszę panie mecenasie. Szanowni państwo, opiniowałem projekt uchwały, który w paragrafie 7 nie zawierał wskazania daty, dlatego proponuję przyjęcie tego zapisu w takiej postaci, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uprości to zapis do jednego zdania.
a nie na zasadzie takiej stwierdzającej, że uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa kujawskiego i wchodzi w życie z dniem, ponieważ wchodzi 14 dni po opublikowaniu, więc proponuję zmodyfikowanie treści tego zapisu w brzmieniu: uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa kujawsko-pomorskiego. Dziękuję. Pani Agnieszka Rybczyńska, tak? Proponuję to przyjąć jako autopoprawkę. Dobrze. Pan radny Zakrzewski, tak? Tak. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, drodzy goście, drodzy szanowni mieszkańcy. Tak się składa, że w dniu, gdy pojawiły się materiały sesyjne, już nie pamiętam, jakie to była dokładnie data, złożyłem interpelację na ten temat właśnie i cieszę się, że ten punkt jest właśnie procedowany na dzisiejszej sesji, z racji tego, że przyda się to naszym mieszkańcom. Były tutaj wielokrotnie już to poruszane od początku, gdy pojawiła się tutaj w naszym mieście strefa płatnego parkowania. Mieszkańcy o tym apelowali, rozmowy były i w końcu to doszło do skutku. Na pewno będzie to pozytywny odbiór przez mieszkańców i mam nadzieję, że wszyscy radni zagłosują za tą uchwałę. Dziękuję bardzo. Podejmujemy głosowanie. Panie przewodniczący, 14 głosów za. Dziękuję. Przyjęliśmy uchwałę 64 na 408 na 23. Podpunkt 5. W sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonego parkingu przy ulicy Kolejowej w Ciechocinku oraz określenia zasad ustalenia opłat za korzystanie z tego parkingu. Proszę o wystąpienie przewodniczących komisji, pan radny Szadłowski. Panie przewodniczący, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pozytywnie opiniuje powyższy projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Pani radna Kędzierska. Komisja Uzdrowiska, Zdrowia i Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Pan radny Lipiński. Panie przewodniczący, Komisja Finansowo-Budżetowa, Planowania i Współpracy Gospodarczej jest za przyjęciem powyższej uchwały. Dziękuję. Pan radny Barczak. Panie przewodniczący, Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje projekt powyższej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Sobieraj. Komisja Komunalna i Porządku Publicznego pozytywnie opiniuje powyższy projekt uchwały. Dziękuję. Pan burmistrz prosi o zabranie głosu. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, w związku do rozmów prowadzonych na komisji wspólnych w paragrafie 4.1 należy prowadzić zmianę. Należności za korzystanie z niestrzeżonego parkingu pobiera się w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia we wszystkie tygodnie, dni tygodnia w godzinach od 7 do 20. I na chwilę obecną taki bym proponował zapis po wstępnych ustaleniach pomiędzy operatorem. Operator nie jest zainteresowany prowadzeniem i to by podrożyło jakby kwestię obsługi strefy. Co do kwestii obsługi nowymi pracownikami, dodatkowo operator nie przewiduje zlecania stosownej umowy zlecenia innym podmiotom do weryfikacji, czy uiszczona opłata została umieszczona po godzinie 20, a przed godziną 7 rano. I wstępnie na chwilę obecną zostawiłbym to w takiej formie, natomiast jakby próbujemy jeszcze zapoznać się z możliwością kupienia samemu na gminę parkometru, utworzenie samemu strefy płatnego parkowania i na przykład przekazanie jakby konieczności weryfikacji chociażby pracownikom OSIR-u, ale na tym etapie bym prosił o przyjęcie w takiej formie, powiadomię Państwa, bo takie były sugestie też, żeby wydłużyć ze względu na to, że tam samochody ciężarowe parkują. Czy będą przyjeżdżać po tej godzinie 20 kampery czy inne pojazdy, a chcemy, żeby jednak korzystały te pojazdy po pierwsze z naszego kempingu, do którego on został przeznaczony i żeby ten ruch tam uporządkować na bieżąco. Na chwilę obecną proponujemy taki zapis. Ewentualnie podejmiemy próbę, tak jak wspomniałem Państwu, jeżeli Państwo tą uchwałę podejmą, wystąpienie w ramach zapytania cenowego co do kwestii wydzierżawienia
jakby z obsługi strefy tego parkowania we własnym zakresie. Dziękuję. Pan radny Dziarski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni goście. Co do tego zapisu właśnie, co pan burmistrz przed chwilą wspomniał, rozmawialiśmy podczas posiedzenia wspólnych komisji w czwartek. No dla mnie jest to zapis czytelny, niemniej jednak nie rozwiązujący problemu, albowiem pobierana opłata będzie w godzinach 7:20, czyli dajemy przyzwolenie poprzez tą uchwałę na to, aby w godzinach 20 do godziny 7 rano parkowały tam kampery, samochody ciężarowe i tak dalej. Podczas posiedzenia komisji zaproponowałem rozwiązanie, aby ewentualnie pracownicy OSIR-u poprzez aneksację do umowy, czyli w ramach dodatkowych obowiązków i za dodatkową odpłatność wykonywali te czynności, że tak powiem, kontrolne na parkingu. Pan przed chwilą, panie burmistrzu, wspomniał, że firma, która zajmuje się pobieraniem opłat, czyli Indigo, nie jest tym zainteresowana, albowiem musiałaby ponosić dodatkowe koszta. No ja rozumiem, tylko że ja powiem szczerze, nie za bardzo jestem zainteresowany tym, że firma Indigo narzuca takie warunki, ponieważ to my powinniśmy zabiegać o to, żeby w tych odcinkach był pewien porządek i jeżeli przyzwolimy na to, żeby poza godzinami pobierania opłat była dowolność, czyli samochody ciężarowe, kampery mogły tam parkować, no to nie dbamy o porządek w mieście, tylko dbamy o interesy firmy, która zajmuje się pobieraniem opłat. Na to się nie zgadzam i tak jak powiedziałem wcześniej, podczas posiedzenia komisji wnioskuję o to, żeby z pracownikami OSIR-u, jeżeli firma Indigo nie jest zainteresowana takim stanem rzeczy, którzy pracują na kempingu i są w tym czasie na miejscu, żeby to kontrolowali i pobierali opłaty. Nie wiem, czy jest konieczne kupowanie dodatkowego parkometru. Być może wystarczy, mówię tutaj być może, ponieważ no nie znam się na przepisach, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące pobierania opłat na parkingach, ale być może wystarczy informacja przy wjeździe, że za parkowanie tego typu pojazdów pobierana jest opłata w punkcie, gdzie w danym miejscu swoje obowiązki wykonują pracownicy OSIR-u, aczkolwiek jeszcze raz powtarzam, byłaby to aneksacja do umowy z dodatkową płatnością dla tych osób i z dodatkowymi obowiązkami, bo ta uchwała, tak jak powiedziałem, i się powtórzę, ale powtarzam się po to, żeby to w jakiś sposób wybrzmiało, pozwala na to, żeby w godzinach wieczornych, nocnych parkowały tam pojazdy darmowo. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Zakrzewski. Panie burmistrzu, ja już tutaj rozmawialiśmy na ten temat na komisji, tak jak powiedział tutaj radny Dziarski. Nie ta uchwała tak naprawdę w 100% nie odpowiada mi, bo jak mówię, no jestem pracownikiem kempingu, tak się składa i wiem, co tam się dzieje, bo pracuję od początku kempingu, jak to wygląda w godzinach wieczornych i nocnych. Niestety, ale jak ktoś ma przyjechać na nasz kemping, to on woli sobie ustać na jedną dobę, na te kilka godzin, gdzie? Na parkingu, który jest w tych godzinach 27 będzie darmowy. I wielokrotnie jest tak, ja pokazywałem już państwu zdjęcia na komisji, że niestety, ale jest nieraz tak, że na kempingu jest mniej kamperów, a więcej jest gdzie? Na parkingu. Ludzie po prostu wolą sobie ustać na tą jedną dobę i tu jest ten problem. Także ja tutaj nie wiem, jak to rozwiążemy, nie wiem, jak tutaj, panie burmistrze, jak to wygląda pod kątem prawnym oznakowania tego kempingu, jeśli chodzi o kampery i samochody ciężarowe, bo też pojawiły się właśnie w tym roku samochody ciężarowe, co też nie wygląda niestety ładnie, więc zagłosuję oczywiście jak najbardziej za uchwałą, ale nie jestem w 100% tutaj usatysfakcjonowany. Dziękuję. Pan radny Szadłowski. O, przepraszam, Robert, że się wciąłem. No właśnie, tak mi przyszło do głowy. No może po prostu wprowadzić zakaz po godzinie 20 parkowania. Zakaz parkowania i tyle. I w tym momencie, gdy jest zakaz, nie ma, pozbywamy się ewentualnych kosztów, czy możemy kogoś zatrudniać, czy też dzielić obowiązki. Zakaz wyeliminuje ewentualny, a wtedy możemy też można też posiłkować się policją. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, państwo radni, to w takim razie po godzinie na terenie miasta po godzinie 19 kampery mogą stać na pasie drogowym, czy nie? Tak.
Do rana mogą stać. Mogą stać, tak. To nie muszą stać na kempingu, będą stały w mieście. Znaczy, na terenie całego miasta między godziną 19 a 9 rano, tam 8.50 się zwiną, to jest akurat 10 godzin się przemieści i wtedy co może wyjechać. Ale całą noc będzie mógł stać ten kamper w dowolnym miejscu, w strefie, jakkolwiek tylko, jakkolwiek, w strefie A, B, gdziekolwiek, tak? Po 19 kamper się zmieści każdy, no wszędzie. Czyli i nie będzie płacił od godziny 19 do godziny 8.55. Proszę bardzo, pan. Znaczy na pewno można tą kwestię rozwiązać A regulaminem B znakiem pionowym o zakazie wjazdu takich pojazdów ciężarowych, jeżeli one faktycznie stanowią problem. Na chwilę obecną my ten zapis możemy w każdej chwili zmienić. Pozwólcie państwo, bo to też było jakby trochę krótko czasu, żeby się zorientować. Natomiast żebyśmy już zaczęli sobie pracować nad tym. I tak to nawet może niekoniecznie Indigo może tą strefę obsługiwać. Tak jak powiedziałem, może miasto samo to obsłuży przy udziale, tak jak robi to na przykład miasto Aleksandrów, że parkometry kupili we własnym zakresie i realizują to przy pomocy Straży Miejskiej. Więc pozwólcie, żebyśmy się przygotowali do tego jakby jeszcze raz. Natomiast na chwilę obecną, żeby nie czekać, to pozwólcie państwo, że to w takiej formie zaproponujemy. Proszę bardzo, pan radny w zakresie. Ja czytuję, co tego powiedział Darek Szodłowski. Jak najbardziej trafna tym myślę tutaj podpowiedź może o tym zakazie parkowania, bowiem, że państwo, to nie jest tylko taki problem, że tylko i wyłącznie kampery czy samochody ciężarowe tam parkują. Tam też przyjeżdżają w godzinach nocnych i wieczornych, co pewnie potwierdził tutaj dyrektor OSIR-u, bo nieraz tutaj były skargi od tutaj klientów kempingu. Przyjeżdża młodzież, nieraz co tam się dzieje, to naprawdę jest taki nieraz nieporządek, że naprawdę szkoda słów na to, więc tutaj policja reaguje w różny sposób, ale niestety jak widać niezbyt tutaj w dobrym stosunku, że ta młodzież ciągle przyjeżdża i powoduje takie, a nie inne szkody, więc tutaj z tym znakiem zakazu parkowania jak najbardziej bym się zastanowił, jeżeli tu jest oczywiście taka sprawa możliwa. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Podejmujemy głosowanie. Panie Przewodniczący, 14 głosów za. Dziękuję bardzo. Przyjęliśmy uchwałę nr 64/409/23, podpunkt 6, ustalenie stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględniającej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. Proszę o wystąpienie przedstawicieli komisji, pan radny Szadłowski. Panie Przewodniczący, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Pani radna Kędzierska. Komisja Uzdrowiskowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Pan radny Lipiński. Panie Przewodniczący, Komisja Finansowo-Budżetowa, Planowania i Współpracy Gospodarczej jest za przyjęciem powyższej uchwały. Dziękuję. Pan radny Barczak. Panie Przewodniczący, Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje projekt powyższej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Sobieraj. Komisja Komunalna i Porządku Publicznego pozytywnie opiniuje powyższy projekt uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby w tym punkcie głos zabrać? Nie widzę. Podejmujemy głosowanie. Proszę bardzo, sekretarz. Panie Przewodniczący, 14 głosów za. Dziękuję. Przyjęliśmy uchwałę nr 64/410/23. Podpunkt 7. Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2023 rok. Poproszę o wprowadzenie panią skarbnik. Szanowni państwo, w przedstawionym projekcie uchwały zmieniającej budżet gminy na rok 2023 zarówno dochody, jak i wydatki
wzrosną o kwotę 640 095 zł 38 groszy, co spowoduje, że zaplanowane dochody osiągną wielkość 67 166 389 zł 90 groszy. Natomiast wydatki stanowić będą kwotę 82 360 232 zł i 46 groszy. Kwota 604 593 i 10 groszy są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorców energetycznych. Jest to już kolejna transza, która wpłynęła na konto budżetu i ona zostanie po stronie wydatków przeznaczona dla przedsiębiorstwa Kociech. Jeżeli chodzi o drugą kwotę, są to przyjęte środki z wpłat mieszkańców na preferencyjny zakup węgla i zostanie przeznaczona ta kwota na zakup paliwa, jak również na dystrybucję i transport. Zmiana w tej uchwale również dotyczy dwóch przesunięć. Ostatnia faktura za zakup węgla niestety została podzielona płatność częściowo z środków wpłaconych przez mieszkańców Ciechocinka, natomiast część została zapłacona, żeby dotrzymać terminu płatności z środków własnych gminy, ze względu na to, że nie mamy tylu wpłat mieszkańców, aby pokryć ostatnią fakturę na zakup węgla i proponuje się tutaj przeniesienie tych brakujących środków w wysokości 162 tysiące zł z zakupu energii. Natomiast drugie przesunięcie dotyczy rozdziału 616-66, przeniesienia środków z wykupu gruntów pod urządzenie dróg, aby zapłacić tutaj za bezumowne korzystanie z gruntu dla państwa Szczupak. Było to porozumienie podpisane, zatwierdzone przez Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim. To wszystko. Dziękuję. Proszę o wystąpienie przedstawicieli komisji, pan radny Szadłowski. Panie przewodniczący, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Dziękuję, pani radna Kędzierska. A przepraszam bardzo, się zapędziłem. Nie podjęła. Nie zajęła stanowiska. Przepraszam. Dziękuję, pani radna Kędzierska. Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Opieki Społecznej w powyższej sprawie nie zajęła stanowiska. Dziękuję, pan radny Lipiński. Panie przewodniczący, Komisja Finansowo-Budżetowa, Planowania i Współpracy Gospodarczej nie zajęła stanowiska w powyższej sprawie. Dziękuję, pan radny Barczak. Panie przewodniczący, Komisja Rewizyjna nie zajęła stanowiska. Dziękuję. Dziękuję, pan radny Sobieraj. Komisja Komunalna i Porządku Publicznego również nie zajęła stanowiska w tej sprawie. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby w tym punkcie głos zabrać? Nie widzę, podejmujemy uchwałę. Panie przewodniczący, 14 głosów za. Dziękuję bardzo. Tym samym przyjęliśmy uchwałę numer 64/411/23. Ostatni podpunkt w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ciechocinku przeprowadzenie dodatkowej kontroli nieobjętej planem kontroli Komisji Rewizyjnej. Proszę o wystąpienie przedstawicieli komisji, pan radny Szadłowski. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Promocji Miasta nie zajęła stanowiska. Dziękuję. Pani radna Kędzierska. Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Opieki Społecznej nie zajęła stanowiska w powyższej sprawie. Dziękuję. Pan radny Lipiński. Panie przewodniczący, Komisja Finansowo-Budżetowa, Planowania i Współpracy Gospodarczej nie zajęła stanowiska w powyższej sprawie. Dziękuję. Pan radny Barczak. Panie przewodniczący, Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje przyjęcie powyższej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Sobieraj. Komisja Komunalna i Porządku Publicznego nie zajęła stanowiska w tej sprawie. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby w tym punkcie głos zabrać? Pan radny... Nie chciał, ale wydaje mi się, że wszystkie komisje zajmowały stanowisko w tej sprawie, ale mogę się mylić. Tak. Dziękuję. Pan radny Zieliński. Ja przeczytałem ostatnio sprawozdanie z MOPS-u. Bardzo obszerne, bardzo szczegółowe. Jakby pani następnym razem robiła takie sprawozdanie, to warto na tych kolumnach pisać liczby od razu. Jest tam taka opcja chyba w Excelu, prawda? Słucham? Nie było tutaj. Ja dostałem.
Nie wiem, o którym mówimy, dlatego że przedłożyłam 3 sprawozdania. A chyba te sprawozdanie, o którym pan mówi, to dopiero ma być w maju, o ile ja się dobrze orientuję. Ale już dostaliśmy już. Ja złożyłam zgodnie z ustawą, zgodnie z wytycznymi do pana burmistrza. Nie, ale dostała to również komisja rewizyjna i tak się naprawdę zastanawiam się. Na tej sesji mieliście państwo przedstawione zasoby pomocy społecznej, tak? I sprawozdanie z tak zwanej pieczy. Natomiast sprawozdanie z działalności statutowej MOPS, z tego co wiem od koleżanek, ma być przedstawione do państwa dopiero w maju. Dobra. Dziękuję. Nie widzę więcej chętnych do zabrania. Proszę, podejmujemy głosowanie. Panie przewodniczący, 14 głosów za. Dziękuję bardzo. Przyjęliśmy uchwałę numer 64/413/23. Punkt 9. Informacje i sprawozdanie. Pierwsze sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy miejskiej Ciechocinek z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok. Proszę o wystąpienie przedstawicieli komisji, pan radny Szadłowski. Panie przewodniczący, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta zapoznała się z omawianym sprawozdaniem. Dziękuję, pani radna Kędzierska. Komisja Uzdrowiskowa zapoznała się ze sprawozdaniem. Dziękuję, pan radny Lipiński. Panie przewodniczący, Komisja Finansowo-Budżetowa Planowania i Współpracy Gospodarczej zapoznała się z powyższym sprawozdaniem. Dziękuję, pan radny Barczak. Panie przewodniczący, Komisja Rewizyjna zapoznała się z powyższym sprawozdaniem. Dziękuję. Dziękuję, pan radny Sobieraj. Komisja Komunalna i Porządku Publicznego zapoznała się z powyższym sprawozdaniem. Czy ktoś z państwa radnych chciałby w tym punkcie głos zabrać? Nie widzę, przechodzę do podpunktu drugiego. Informacja burmistrza Ciechocinka o działaniach realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku. Proszę o wystąpienie przedstawicieli komisji. Pan radny Szadłowski. Panie przewodniczący, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Miasta zapoznała się z informacją. Dziękuję, pani radna Kędzierska. Komisja Uzdrowiskowa zapoznała się z informacją. Nie zgłasza żadnych uwag. Dziękuję, pan radny Lipiński. Panie przewodniczący, Komisja Finansowo-Budżetowa Planowania i Współpracy Gospodarczej zapoznała się z powyższą informacją. Dziękuję, pan radny Dariusz. Panie przewodniczący, Komisja Rewizyjna zapoznała się z powyższą informacją. Dziękuję. Dziękuję, pan radny Sobieraj. Komisja Komunalna i Porządku Publicznego zapoznała się z powyższą informacją. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby w tym punkcie głos zabrać? Nie widzę. Podpunkt trzeci. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 rok. Proszę o wystąpienie przedstawicieli komisji, pan radny Szadłowski. Panie przewodniczący, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta zapoznała się z omawianym sprawozdaniem. Dziękuję, pani radna Kędzierska. Komisja Uzdrowiskowa zapoznała się ze sprawozdaniem. Dziękuję, pan radny Lipiński. Panie przewodniczący, Komisja Finansowo-Budżetowa Planowania i Współpracy Gospodarczej zapoznała się z powyższym sprawozdaniem. Dziękuję. Pan radny Barczak. Panie przewodniczący, Komisja Rewizyjna zapoznała się z powyższym sprawozdaniem. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Sobieraj. Komisja Komunalna i Porządku Publicznego zapoznała się z powyższym sprawozdaniem. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby w tym punkcie głos zabrać? Nie widzę. Podpunkt czwarty. Ocena zasobów pomocy społecznej w gminie miejskiej Ciechocinek za 2022 rok. Proszę o wystąpienie przedstawicieli komisji, pan radny Szadłowski. Panie przewodniczący, Komisja Oświaty, Turystyki i Promocji Miasta zapoznała się z omawianą oceną. Dziękuję, pani radna Kędzierska. Komisja Uzdrowiskowa zapoznała się z oceną zasobów pomocy społecznej w gminie miejskiej Ciechocinek za 2022 rok. Dziękuję, pan radny Lipiński. Panie przewodniczący, Komisja Finansowo-Budżetowa Planowania i Współpracy Gospodarczej zapoznała się z powyższym opracowaniem. Dziękuję, pan radny Barczak. Panie przewodniczący, Komisja Rewizyjna zapoznała się z powyższym opracowaniem. Dziękuję. Dziękuję, pan radny Sobieraj. Komisja Komunalna i Porządku Publicznego zapoznała się z powyższą oceną. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby w tym punkcie głos zabrać? Ja w tym punkcie. Proszę. Panie, to jest bardzo obszerny dokument, bardzo ciekawy. Tylko czytaniu tych diagramów będzie przeszkadzało na pewno to, że nie ma na tych słupkach i nie ma liczb. Bo wtedy trzeba sięgać do legendy i już jest ten proces. Nie, ja nie mam. Ja na słupkach nie mam żadnej informacji. Są słupki i koniec. Ale bardzo ciekawy dokument. Ja dlatego przy uchwale
dotyczącej kontroli ze strony komisji rewizyjnej. Chciałem wtedy zapytać, no wszystko jest w tych co pani dokumenty dostarczyła i no ciekawy jestem, co wyniknie z tej kontroli. Dziękuję. Dobrze, bardzo. Dziękuję. Pani dyrektor. Przepraszam panie radny, ale w dalszym ciągu nie rozumiem, o którym sprawozdaniu mówimy. W której części nie ma słupków? Bo ja mam wszystkie słupki, więc... Proszę pani, ja też mam wszystkie słupki, tylko brak jest liczby. Ja nie mówię o wszystkich słupki, bo ja mam też liczby, więc pytam pana radnego, o których słupkach mówimy i o których liczbach mówimy. No to proszę przepodejść do mnie i zobaczyć, jak są słupki. To bez... Proszę powiedzieć w stronę, to ja... Strona 42 na przykład. Świadczenia wychowawcze, kwota świadczeń. Na słupkach nie ma tam żadnych Na moim sprawozdaniu są słupki, liczby, jest wszystko. A moim nie ma, no to przecież... Ale to nie jest moja wina, panie radny, że pan na swoich słupkach nie... To jest moja wina, że ja zwracam uwagę na to, że nie ma tam liczb? No mam taki, jaki mam dokument, dostałem. Dobrze, dziękuję bardzo. Przechodzę do podpunktu 5. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej miasta Ciechocinka w 2022 roku. Proszę o wystąpienie przedstawicieli komisji, pan radny Szadłowski. Panie przewodniczący, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta zapoznała się z powyższą informacją. Dziękuję, pani radna Kędzierska. Komisja Uzdrowiskowa zapoznała się z informacją. Dziękuję, pan radny Lipiński. Panie przewodniczący, Komisja Finansowo-Budżetowa, Planowania i Współpracy Gospodarczej zapoznała się z informacją. Dziękuję bardzo. Pan radny Barczak. Panie przewodniczący, Komisja Rewizyjna zapoznała się z powyższą informacją. Dziękuję. Pan radny Sobieraj. Komisja Komunalna i Porządku Publicznego zapoznała się z powyższą informacją. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych? Bardzo proszę, pan radny Zakrzewski. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni radni, drodzy goście, szanowni mieszkańcy, ja tu chciałbym tak pokrótce, z racji tego, że jest to bliski mi punkt, myślę, że nie tylko mi, ale też koledze Sebastianowi, z racji tego, że jesteśmy też druhami w Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechocinku. Ja chciałbym tylko podziękować tutaj akurat panu dowódcy, ale tak się składa, że to pan komendant przygotowywał ten raport, za ujęcie tak samo naszej Ochotniczej Straży Pożarnej w tej liczbie. Panie Skotnicki, ja panu nie przeszkadzałem, jak pan mówił. Dziękuję bardzo. Chciałbym podziękować właśnie panu dowódcy za to, że zostaliśmy ujęci w tym, bo jak widać poprzedni rok był naprawdę dla nas pracowity i to pokazują te statystyki i ten obszerny tutaj, ta informacja obszerna, która jest właśnie zawarta w tymże sprawozdaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Szatłowski. Dziękuję panie przewodniczący. Ja tylko mam tutaj, jest taka tabela zestawień zdarzeń na terenie miasta Ciechocinek i jeżeli analizujemy rok do roku 2020-2022, tych pożarów jest na podobnym poziomie, natomiast jest wzrost zagrożeń miejscowych, a co także jakiś też budzi mu jakiś niepokój, fałszywych alarmów, to jest, no jest, to jest 200 razy więcej. O to samo chciałem zapytać, o alarm. I właśnie, jaka jest może przyczyna, czy to zostało zdiagnozowane, a co też znaczy zagrożenie miejscowe? Proszę bardzo. Proszę odpowiedzieć na to pytanie. Witam serdecznie państwa. Jak miejscowe zagrożenia, to jakby to są te wszystkie interwencje, do których jeździmy, które nie są pożarami. Czyli to na przykład mogą być wypadki, mogą być usuwania skutków nawałnic, powodzi i tak dalej, i tak dalej. Większa liczba w 2022 roku wynikała z tego, że w lutym mieliśmy taki czas, w którym przeszły przez nas te nawałnice o dosyć dużej intensywności, stąd tych wyjazdów do usuwania wiatrołomów było no, zdecydowanie więcej. Natomiast czerwiec i lipiec to były takie dwa okresy, gdzie mieliśmy znowu obfite opady, stąd strażacy wyjeżdżali w dużej mierze do pompowania wody z piwnic, z instytucji, a także z domów prywatnych. Co do alarmów fałszywych, to jest tylko takie moje jakby prywatne zdanie. Jest to próba naciągania ludzi na, że tak powiem, darmowe usuwanie drzew. Wynika z tego,
że po prostu wykorzystują sytuację, w której przeszły wichury przez dany rejon, wzywają strażaków, okazuje się, że tak naprawdę drzewo, które rośnie, jest jak najbardziej zdrowe, natomiast chcą podciągnąć to pod tę nawałnicę i zapewne naszymi rękami sobie drzewo usunąć czy skrócić. Nie chcą się starać o pozwolenia pewnie, no tak się domyślam tylko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, odnośnie tych fałszywych alarmów, ostatnio 22 kwietnia dokładnie w godzinach popołudniowych pod blok Polna 35 podjechały 3 wozy strażackie, jednej Państwowej Straży Pożarnej, drugiej Ochotniczej Straży Pożarnej i tak zwana drabina z Aleksandrowa Kujawskiego i podjechał radiowóz. Moje pytanie odnośnie kosztów, no bo teoretycznie ta sytuacja w tym bloku powtórzyła się ponownie w ostatnim czasie na przestrzeni pół roku. I moje pytanie jest następujące. No koszty, bo ktoś ponosi koszty z tym związane. I ja rozumiem, no ktoś może mieć podejrzenia z tytułu potencjalnego ulatniania się gazu, ale czy konsekwencje prawne wynikające z wzywania służb z tego typu sprawami? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy pan może odpowiedzieć? Maja, daj panu mikrofon, proszę. Na obecną chwilę no to jest tak, że koszty nawet tych alarmów fałszywych pokrywane są z budżetu państwa. Natomiast tutaj, jeżeli strażacy jadą do zdarzenia, dajmy na to typu nieszczelny przewód spalinowy w kominie, no mamy służbę prewencji, gdzie możemy ten temat zgłosić i oni, że tak powiem, tam mogą wykonywać swoje czynności. Natomiast co do nakładania ewentualnych kar, nie chciałbym się wypowiadać. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzę do podpunktu 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa porządku publicznego na terenie miasta Ciechocinek oraz sprawozdanie z działalności komendanta komisariatu policji w Ciechocinku za 2022 rok. Proszę o wystąpienie przedstawicieli komisji, pan radny Szadłowski. Panie przewodniczący, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki i Promocji Miasta, przepraszam. Zapoznał się z omawianą informacją. Dziękuję, pani radna Kędzierska. Komisja Ustrojowiskowa zapoznała się z informacją. Dziękuję, pan radny Lipiński. Panie przewodniczący, Komisja Finansowo-Budżetowa, Planowanie i Współpracy Gospodarczej zapoznała się z powyższą informacją. Dziękuję, pan radny Bartak. Panie przewodniczący, Komisja Rewizyjna zapoznała się z powyższą informacją. Dziękuję. Pan radny Sobierek. Komisja Komunalna i Porządku Publicznego zapoznała się z powyższą informacją. Dziękuję. Kto z państwa radnych chciałby w tym punkcie głos zabrać? Pan radny Zakrzewski. Ja mam takie pytanie, korzystając z okazji, że jest pan komendant. Panie komendancie, ile w okresie weekendowym patroli jest w naszym mieście? Dlatego, że tego mi zabrakło w tej informacji. I druga taka moja sugestia, panie komendancie, czy ja jako mieszkaniec, widząc, że jedzie radiowóz, ulicami miasta patrolując, to czy ja muszę im wskazywać, że coś jest łamane w tym czasie, a oni przejeżdżają bez żadnej reakcji? Bo tak wielokrotnie mi się wydaje, że jest w tym mieście to robione, że przyjeżdża radiowóz, jest na przykład ulica Widok, gdzie jest parkowanie ciągle na pasach, przy sanatorium Julianówka, przyjeżdża, no wiele takich jest robione, jak najbardziej. Ja tylko dałem taki przykład akurat, bo tam na tej ulicy mieszkam, na ulicy Widok przyjeżdża radiowóz, nawet było tak w sobotę tydzień temu, nie w tą, która była, tylko jeszcze tydzień temu, przyjeżdżał radiowóz i jak gdyby nic, gdzie parkuje naprawdę samochód na pasach, to jest zgłaszane wielokrotnie, a nic z tym nie jest tak naprawdę robione. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy pan komendant odpowie? Panie burmistrzu, panie przewodniczący, drodzy radni, chciałbym wam przekazać dobrą informację ze strony Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, tym samym udziału prewencji. 6 policjantów od 1 lipca do 31 sierpnia będzie oddelegowanych do pełnienia służby na terenie miasta Ciechocinka. Dziękuję również za zauważenie potrzeby takiego zadysponowania tych funkcjonariuszy i wspomożenia na rzecz bezpieczeństwa i w ruchu drogowym, i również porządkowi i spokojowi publicznemu. Również dziękuję za zadysponowanie odpowiedniej kwoty środków pieniężnych na to, żeby te służby mogły być i być realizowane. Odpowiadając dalej na pytanie pana radnego, chcę powiedzieć, że
służby w okresie weekendowym zawsze są wzmożone. Jest również, zadania są przekazywane do ruchu drogowego, która ma w obowiązku reagowanie na wszelkiego rodzaju wykroczenia w ruchu drogowym. I odpowiadając na drugie pytanie odnośnie ulicy Widok, tak, mamy takie zgłoszenia. Również mamy takie zgłoszenia na krajowej mapie zagrożeń. Są one podejmowane przez policjantów, weryfikowane. Te osoby, które parkują, są wzywane do komisariatu policji w Ciechocinku i tam zostają w sposób prawidłowy, właściwie rozliczani. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pan radny. To jeszcze panie komendancie takie pytanie. No, ja rozumiem, tak samo krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa też tutaj korzystam, jak jest potrzeba. I teraz takie pytanie, no, czy jeżeli jest tam nagminnie, na przykład, nie mówię tylko o tym przypadku, tylko wielokrotnie jest w mieście, są przypadki, gdzie jest łamane, czy parkowanie, czy inne rzeczy, czy za każdym razem, jeżeli tam jest łamane jakiś przepis czy prawo, to mamy to zaznaczać na mapie ktoś mieszkańców, czy jakieś patrole są tam cały czas wysyłane i sprawdzane jest po fakcie też te rzeczy? Pozwolicie państwo, że już będę opowiadał w formie siedzącej i tak zapewniam was, że pomimo wzywania nas i sprawdzania na bieżąco, zadania są dalej przekazywane. Pan, jak i każdy z nas, ma obowiązek i możliwość zgłoszenia takowych przewinień, wykroczeń i może to być na ulicy Widok, jak i na ulicy Kolejowej. Ja na ulicy Kolejowej wiele razy odnotowuję zgłoszenia grupowania się młodzieży, czy też palenia tak zwanej gumy. Niemniej jednak nie potwierdza się ten fakt, potwierdza się fakt taki, że ta młodzież tak jest, grupuje się. Jeżeli dzieje się coś złego, niedobrego, to proszę na bieżąco informować. Dziękuję pan radny Szadłowski. Dziękuję panie przewodniczący, panie komendancie. Moje pytanie tylko odnośnie tej, pan, cieszę się, że pan docenił tą naszą inicjatywę, że będzie 6 policjantów oddelegowanych. Natomiast moje pytanie właśnie dotyczy tych 6 policjantów, bo ja wierzę, że to oni będą na terenie Ciechocinka, lecz tak naprawdę to nie są policjanci, którzy będą de facto i wiem, że jeżeli tacy, jesteście policją państwową, jeżeli to zdarzenie ma na terenie gminy Aleksandrów bądź też Ościennych, na pewno są delegowani. Moje pytanie, czy tych 6 policjantów jest w danym momencie faktycznie w Ciechocinku, czy to jest jakaś zmianowość, czy to tak naprawdę jest 2 na dodatkowo, a tak naprawdę, no na co by tak naprawdę faktycznie, czy ta obsada dzienna jest zwiększona o 2 policjantów na Ciechocinek, czy też o 6, tak jak pan tutaj wspomniał? Proszę bardzo. Ci policjanci, mowa o 6, będą tylko i wyłącznie pełnić służbę na terenie miasta Ciechocinek. Nie na terenie miasta, na terenie gminy Raciążek, Waganiec, czy w mieście Aleksandrów. Oczywiście dyżurny ma możliwość podjęcia decyzji o zadysponowaniu tych policjantów do przeprowadzenia interwencji w innej gminie, mieście, ale tylko i wyłącznie w momencie zagrożenia życia lub zdrowia. Dziękuję. Pan radny Marzec. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, ja tu właśnie do pana komendanta. Wielokrotnie powtarzam i wielokrotnie przypominam o ulicy Mickiewicza, o parkowaniu na ulicy Mickiewicza, ulicy Mickiewicza i chodzi mi o ulicę do Parku Wodnego. To jest bodajże Staszica. I te ulice są nagminnie zajęte samochodami. I powiem tak, często jeżdżę, codziennie jeżdżę ulicą Mickiewicza i patrole przejeżdżają, widzę, że samochody stoją. Naprawdę, to jest tak nagminne. Jest do sanatorium nauczycielskiego wjazd od ulicy Lorentowicza, tam jest elegancko, szeroki, to można samochód postawić. Jest możliwość, ta ulica Mickiewicza jest newralgiczna, bo i przyjeżdża autobus z Torunia, ten, który jeździ, ta tak zwana sanatoryjka. Straszne utrudnienie, jest taki chaos i na tej ulicy, że normalnie nie do pomyślenia. I często widzę, ja dzwoniłem wielokrotnie na numer 112,
i po prostu informowałem, że w tym momencie stoją samochody. No po jakimś czasie te samochody znikły faktycznie, bo patrol zainterweniował, ale wielokrotnie przyjeżdża i tak jakby państwo policjanci może są zamyśleni, może mają jakąś inną ważniejszą sprawę, może jakby zrozumieć próbuję ich, ale przyjeżdżają i widzą, że te samochody stoją. A tam no niestety absolutnie ta jezdnia powinna być całkowicie czysta od aut. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Barczak, tak? Ja też pytanie w tym temacie, może nie do pana komendanta, do pana burmistrza. Jak jest z kamerami pracującymi na terenie naszego miasta? Czy pan ma wiedzę, ile ich jest i jak jest z zapisem materiałów ewentualnie z potencjalnych zdarzeń niebezpiecznych z tych kamer? Dziękuję. Z racji tego, że dokonaliśmy zmiany firmy obsługującej system monitoringu. Ostatnio było spotkanie, dokładnie pani wiceburmistrz, w tamtym tygodniu pod koniec odnośnie dwoma firmami i jakby wyjaśnienia kwestii spornych co do funkcjonowania systemu monitoringu. Mamy problem pomiędzy przekazaniem sygnału pomiędzy urzędem miejskim, a pomiędzy punktem, gdzie pracownicy z OSIR-u, czyli kempingiem, mają dostęp do bezpośredniego podglądu w ten system. I tutaj musimy wprowadzić pewnie jakieś działania zapobiegawcze, zastępcze, albo ewentualnie rozwiązać ten problem w formie może niezdalnego przez Wi-Fi czy przez router, ale kablowy. Z tego względu, że no dzisiaj to zostanie naprawione, za chwilę sygnał gdzieś tracimy. Te zjawiska były już wcześniej obserwowane, natomiast no tutaj jesteśmy na etapie diagnozowania tego tematu i myślę, że w najbliższym czasie postaramy się w 100% usunąć tą usterkę, bo ona nam tak naprawdę powoduje, że nie jesteśmy w stanie na bieżąco mieć podglądu, choć na kempingu faktycznie jest jeden pracownik i on nie zawsze może do tego wglądu uczestniczyć. Natomiast kontynuujemy montaż kamer na drogach wylotowych z Ciechocinka, rejestrujących ilość samochodów i numer tablic. Mieliśmy wizytację z komendą policji razem z wykonawcą i tutaj pracownikami Urzędu Miejskiego, która pozwoliła określić dokładne miejsce lokalizacji. Jesteśmy na etapie, na ukończeniu, tam jeszcze musimy tylko uzgodnić z powiatem, czyli tutaj z Wydziałem Dróg Powiatowych, skrzyżowanie co do kwestii uzyskania zgody na postawienie słupa, ewentualnie wykorzystanie słupa i ustawienie kamery na skrzyżowaniu BEMA 700-lecia. A tak to reagujemy na bieżące zgłoszenia, czy to z OSIR-u, czy to kwestii związanych z ingerencją, czy jakby na wniosek, bo też takie rzeczy się dzieją, tak jak wybicie szyby w Miejskim Centrum Kultury, czy niszczenie mienia, tak jak ostatnio została uszkodzony Jasi Małgosia, ale także ostatnio nawet został wymalowana muszla koncertowa napisami jednego z klubów. Pan radny Rosiński. Panie burmistrzu, tak się składa, że akurat to był wniosek do budżetu złożony przeze mnie na 2022 rok. Wskazałem jeszcze lokalizację kamery nad Wisłą. Czy tam też lokalizacja jest planowana? Na chwilę obecną realizujemy tylko kwestię związaną z zabezpieczeniem ulic wylotowych. Ewentualnie możemy wrócić do tego tematu, czyli tutaj też faktycznie mogło być zasadne, aby tamte miejsce objąć lokalizacją. Natomiast te środki, które mamy przewidziane w budżecie i które przeszły też z tamtego roku, tak jak pan wspomniał, chcemy dokończyć tą inwestycję, zobaczymy, jak finansowo nam to do końca się zrealizuje i wtedy ewentualnie, jeżeli faktycznie pieniądze zostaną, to zrealizujemy te dodatkowe zadanie, czyli kwestię związaną z nową realizacją, bo ona nie była ujęta jakby w planie budżetu. Pan radny Zakrzewski. Tak jeszcze podsumowując tutaj, co powiedział Robert na temat tego parkowania, no bo to jest nagminne w całym mieście, ale też drodzy państwo, za chwilę zacznie się sezon, praktycznie już jesteśmy na początku tego sezonu. Handel, który rozpocznie się na ulicy
no, na deptaku, tak, strony tężni. Też bym tutaj chciał, żeby policja też tutaj reagowała, bo tak się składa, że byłem świadkiem, jak w tamtym roku policjanci reagowali, ale chciałbym, żeby tam częściej reagowali, bo no, nie wygląda to zbytnio ładnie, jeżeli rozstawią się tutaj różni ludzie z różnymi swoimi artykułami. Niekoniecznie są to artykuły bardzo potrzebne do aktualnej sprzedaży. A jeszcze taki tutaj sugestia moja, która składałem w interpelacji, jest to parkowanie przy grzybku motorów. To jest nagminne od wielu, wielu lat i nie wiem, co z tym tutaj jako miasto zrobimy. To też nie wygląda zbyt ładnie, a mieszkańcy zgłaszają też, akurat też to mi, ale też innym radnym tą sytuację, więc mam nadzieję, że tutaj jak pan komendant zapewniał, że będą czynione tutaj właśnie kroki odpowiednio do tego, by wyeliminować takie rzeczy. Dziękuję. Pan Zieliński. Panie komendancie, mam takie pytanie. Jak ukażecie kogoś mandatem, to na którym koncie lądują te pieniądze? Na pana w komisariacie w Ciechocinku, czy na koncie komendy głównej? Tak. To musi pan... Nie, ani u mnie te pieniążki nie lądują, ani w komendzie głównej, to lądują pieniążki, z tego co ja wiem, w Urzędzie Wojewódzkim. No właśnie, a ile z tych pieniędzy wtedy wy dostajecie? Nic. No i to macie państwo właściwie problem rozwiązany, bo w którejkolwiek radzie bym nie był, to ten problem jest ćwiczony tak samo. A policjanci nie mają takich mocy przerobowych, w cudzysłowie nazwijmy, bo na Mickiewicza, tam co Robert mówił, jak oni ukażą tych, którzy stoją i tamci znikną, to za godzinę problem się powtórzy, bo przyjadą ci, którzy nie wiedzą, że policjanci tam będą ich kasować. I ja mam taką konstatację że my podchodzimy do Straży Miejskiej już od wielu, wielu lat, żeby powstała, a Aleksandrów ją po prostu zrobił. I wtedy współpraca pomiędzy Strażą Miejską i Policją może się układać znakomicie, to znaczy Policja może wspomagać tych strażników miejskich w jakiś sposób i odwrotnie. I pieniądze, którą Straż Miejska zainkasuje, wylądują na naszym koncie, a nie w Urzędzie Wojewódzkim, prawda? I tu tak naprawdę to nie ma odwrotu od decyzji o Straży Miejskiej. My tego nie zrobimy, ale mam nadzieję, że następna Rada powoła taką Straż Miejską, bo policjanci, proszę państwa, zwróćcie uwagę, że wskazujemy miejsca, w których powinna interweniować policja. Ilu oni by musieli mieć ludzi, żeby zadysponować tych ludzi w te odpowiednie miejsca? A jak przychodzi sezon letni, to jest po prostu nie do ogarnięcia. Pani radna Kędzierska. Proszę państwa, chciałam historycznie przypomnieć, że to aktualny burmistrz, a wówczas jako radny, Jucewicz, bardzo optował, walczył za utworzeniem Straży Miejskiej. Natomiast nie przypominam sobie, żebyśmy my radni wspierali jego w tych działaniach. Dobrze. I burmistrz Dzierżawicz również nie był za. Dziękuję. Pani Magda Krec chciała prosić o zabranie głosu. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja reprezentuję Stowarzyszenie Komisja Zdrojowa. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni. Panie Radny Zieliński, ja bardzo z ogromną przykrością usłyszałam to, że Pan powiedział, że wyborcami nie są przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy to też ludzie i też są wyborcami i też Państwa wybierali. To tak odnośnie informacji tutaj a propos tego, że niestety z przykrością usłyszałam, że upadł pomysł parku kulturowego. Jako Stowarzyszenie Komisja Zdrojowa kilkukrotnie byliśmy tutaj z kolegą Królem proszeni jako głos doradczy i wyrażaliśmy swoje zdanie i swoją opinię. I no, rozumiem, że już teraz dyskusji na ten temat nie ma, bo parku nie będzie, natomiast tak przysłuchuję się i kilka tematów, które są teraz poruszane, byłoby załatwione podjęciem decyzji o rozmowach na temat parku kulturowego, bo między innymi kwestia parkowania kamperów, opłaty za parkowanie i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli się mylę, to może pan burmistrz czy pan mecenas mnie wyprostują. Handel na drodze do tężni i
ujednolicenie wszystkiego, tak? Ale rozumiem, że państwo już decyzję podjęli, więc nie mamy o czym rozmawiać. Mogę powiedzieć, co myślę? Dziękuję. Natomiast chciałabym też spytać się, czy dotarło pismo, które wysyłaliśmy jako Komisja Zdrojowa z prośbą o pomoc i wsparcie w działaniach dotyczących wprowadzanej, proponowanej reformy przez ministra zdrowia, bo wiem, że inne miasta uzdrowiskowe zaczęły pracę, podjęły decyzję. Pismo do ministra i do prezesa NFZ-u poszło. 14 kwietnia w Ciechocinku było spotkanie stowarzyszeń i organizacji zrzeszających sanatoria z całej Polski, między innymi również czynnika społecznego. Proszę nie rozmawiać, jeszcze sesja trwa. Związku zawodowych OPZZ i Solidarność i doszło do podpisania porozumienia, gdzie apelujemy do pana ministra i do pana prezesa NFZ o rozwagę i rozmowę z nami na temat, z nami jako z sanatoriami, na temat proponowanych zmian, które mogą spowodować, że kuracjusze do sanatoriów nie przyjadą. Chciałabym się zapytać, czy państwo wesprą nasze działania. Dziękuję. Można? Dziękuję. Proszę bardzo, pani radna Kędzierska. Chciałam zaznaczyć właśnie pani przedstawicielce Komisji Zdrojowej, że niestety radni nie zostali zaproszeni na to posiedzenie bardzo istotne. Dlatego my mamy teraz ograniczone możliwości działania w tym zakresie, ponieważ my nie byliśmy uczestnikami tej dyskusji, a na pewno nasz głos byłby bardzo istotny. Zwłaszcza, że byli tak bardzo ważni przedstawiciele na tym spotkaniu. Dziękuję. Dobrze, proszę państwa, bo wkroczyliśmy już w następny punkt, czyli wolne wnioski, oświadczenie, komunikaty. Proszę bardzo, pan Darek. Ja z odniesienia do pani prezes. Pani prezes, nikt nie powiedział, że park kulturowy nie powstanie. Na razie nie powstanie. Ta uchwała może wrócić. Może wrócić szybko, może wrócić trochę szybciej, trochę później, ale może wrócić, więc to nie jest absolutnie ostatecznie przesądzone. Dziękuję. Kto w tym punkcie wolne wnioski? Wiem, że tutaj panowie przyszli. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, tak? Chciałem przedstawić nowego dyrektora miejskiego. Dobrze. Chwileczkę, proszę poczekać jeszcze chwilę. Dobrze? Tak. Miejskiego Centrum Kultury pana Michała Gajewskiego, który został wybrany w konkursie, na który wpłynęło 13 aplikacji, z tego jedna aplikacja wpłynęła po czasie, jedna aplikacja została wycofana i pan Michał w głosowaniu tajnym otrzymał 4 głosy na 7 możliwych i dzięki temu został wybrany i podpisana została z panem Michałem umowa dotycząca realizacji jego pomysłu rozwoju kultury w Ciechocinku. I pan Michał dołączył do naszego zespołu jako dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, za co gratuluję. Jednocześnie chciałem życzyć sukcesów na etapie realizacji swojego pomysłu, ale także rozwoju kariery jako dyrektor Miejskiego Centrum Kultury. W drugiej kwestii pan Michał może będzie chciał coś jeszcze później dodać, natomiast kontynuując, żeby już dwa razy nie zabierać głosu. Chciałem z tego miejsca, przepraszam, że na siedząco, podziękować pani prezes Wandzie Buchalskiej, prezes wodociągu w Ciechocinku, za współpracę z naszym miastem, długoletnią współpracę. Pani prezes złożyła rezygnację i z końcem miesiąca zostawia nas, może nie zostawia, ale odchodzi z naszego zespołu. Chciałem pani Wandzie podziękować za otwartość, za to, że mogliśmy razem współpracować, mimo że krótko, my jako radni zawsze byliśmy wymagający, bo ja bardziej bym chciał się też odnieść może do tej kwestii, kiedy byłem radnym i niejednokrotnie panią Wandę, panią prezes męczyłem o fundusze unijne, także państwo. Może krótko razem ze sobą popracowaliśmy, ale pani zasługi dla naszego miasta są ogromne. Pracowała pani bardzo długo w tym mieście, zrobiła pani wiele dobrego i w ramach uznania chciałbym pani podarować te kwiaty
i życzyć odpoczynku to na pewno, ale także dalszej realizacji siebie, czy to w życiu, czy to na wycieczkach teraz, żeby odpocząć faktycznie. Szczere moje uznanie naprawdę i życzę dużo zdrowia. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję. Ja też w imieniu Rady i uważam, że też wszystkich radnych i swoim osobistym również bardzo serdecznie dziękuję za współpracę pani prezes Wandzie Puchalskiej, a panu dyrektorowi Michałowi życzę powodzenia, ogromnych sukcesów na nowym stanowisku pracy. Witam serdecznie. Dziękuję za to. Trzeba. To jeszcze raz wróć. Bardzo dziękuję za życzenia. Spotkałem się w ciągu ostatniego tygodnia z dużą życzliwością i całkowitym wsparciem ze wszystkich stron i mam nadzieję, że to będzie nieustanne wsparcie, bo po tym tygodniu spotkałem się z milionem spraw i jest naprawdę na wielu płaszczyznach wiele rzeczy do zrobienia. Nie widzę przeszkód, żeby pewne rzeczy usprawnić, uregulować i wprowadzić nowe. Niebawem będą efekty. I jeszcze jedna rzecz w imieniu swoim, jak i Sławka Małeckiego, zapraszam na sobotni koncert jego wychowanków do Teatru Letniego. Pozwolę sobie pozostawić dla państwa pisemne zaproszenia w biurze rady, będą one do odbioru. Proszę tylko o potwierdzenie do mnie bezpośrednio, kontakt zostawiam na zaproszeniu. Dziękuję i życzę owocnej współpracy. Dziękujemy. A teraz proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja chciałbym skierować pytanie zarówno do Pana Burmistrza, jak i do Pana Przewodniczącego w takim temacie, że 27 marca zostało skierowane do Panów pismo będące protestem mieszkańców ulicy Sportowej przeciw planowanej inwestycji. No i chciałbym się dowiedzieć, czy coś w tym temacie już się zaczęło dziać, czy no i w ogóle coś się dowiedzieć. Ja żadnego pisma nie otrzymałem, ja nie. Kofel Tadeusz, mieszkaniec ulicy Sportowej w Ciuci. Ja. Proszę panie burmistrzu, bo może pan tak, dostał, bo ja nie dostałem. Otrzymaliśmy pismo, faktycznie ono jest skierowane do nas dwójki. Te pismo trafiło do gospodarki terenami, te pismo zostanie niezwłocznie do państwa przekazane. Natomiast my nad sprawą już pracujemy, informując także pana, pismo zgodnie z artykułem 2 ustęp 3 ustawy o petycjach zostało potraktowane jako petycja. Czas na odpowiedź jest 3 miesiące, więc odpowiemy państwu na piśmie. 3 miesiące, tak. Natomiast faktycznie gdzieś po naszej stronie komunikacyjny błąd wystąpił i to pismo nie zostało przekazane od razu do biura rady, dlatego dzisiaj niezwłocznie poleciłem, żeby takie pismo przekazać. Natomiast to jest do wyłącznej kompetencji burmistrza, natomiast formalnie z racji tego, że było kierowane to do państwa radnych, to informacyjnie prześlemy. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Marzec. Ja tylko dodam, bo państwo Kofel byli miesiąc temu na posiedzeniu Komisji Skargi Wniosków. Wtedy przyszli, można powiedzieć, nieformalnie, bo dowiedzieli się, że jest spotkanie i tak w zasadzie nie informowali komisji. No i oni przede wszystkim mieli problem taki, że w ogóle nie zostali poinformowani na temat terenów, które będą zagospodarowane przez miasto Ciocinek, jeżeli chodzi o przeniesienie ekociechu i właśnie powstania Przoka. I pan, który tutaj właśnie siedzi, właśnie on miał wielkie pretensje, że tereny właśnie jego nieruchomości zostały jakby potraktowane w taki sposób, że bez jego jakiejkolwiek wiedzy, informacji już zostało zaplanowane wykupienie części jego gruntu. I brak komunikacji spowodował, że państwo, pan Kofel, nawet nie wiem jak ma na imię, ale państwo Kofel strasznie byli zbulwersowani tą sytuacją. I widzę, że ta sytuacja wcale się nie wyklarowała. Minął miesiąc czasu i widzę, że dalej jakby to wszystko
wisi w powietrzu. Pan Witold Kaczorowski, który w zasadzie zajmował się tą sprawą, szkoda, że go nie ma, bo on go właśnie o to też spytał, nie zostało to w żaden sposób wyjaśnione. I niestety, i tutaj muszę trzymać stronę państwa KOFE, dlatego że no my jako radni, co prawda akurat na te pismo nie mieliśmy pewnej informacji, ale niestety, tak jak wcześniej mówiliśmy o przekazie, o informowaniu wszystkich mieszkańców o tym, jak będziemy tworzyć park kulturowy, jak będziemy informować o wielu innych rzeczach mieszkańców, no właśnie tego nie robimy. I między innymi dlatego ci państwo dzisiaj są. Bo oni również nie byli poinformowani o tym, że będzie taka inwestycja. Proszę, pan radny Szadłowski. Dziękuję. Dziękuję, panie przewodniczący. No właśnie, bo jestem uczestnikiem tej, znaczy członkiem tej komisji i tak naprawdę, panie burmistrzu, zostaliśmy zaskoczeni przez tutaj, pewnie i w słusznej sprawie, bo bronią własnej własności, zostaliśmy zaskoczeni na posiedzeniu komisji informacją, którą została nam przekazana przez tych państwa. Tak naprawdę ja nie wiem, jaki jest odbiór w tym momencie mieszkańca, po co jest radny, jeżeli radny nie wie, co się będzie działo w mieście. Ja się dowiedziałem od nich, że coś będzie planowane i tak naprawdę nie wiadomo, jak im odpowiedzieć, ażeby to było w porządku. W tym momencie to, co, o czym mówiliśmy wcześniej, o przekazie, panie burmistrzu, no właśnie tego przekazu nie ma. To nie chodzi o to, że to jakiś gdzieś pan może ma intencje dobre, natomiast czy też to, natomiast tego przekazu pomiędzy radą a nami, no właśnie, no nie ma. I w tym momencie ja miałem wrażenie, że ci państwo przyszli i tak właściwie przyszli, po co są ci radni, jak oni właściwie nie wiedzą. Taki odbiór, no ja sobie, no to jest w moim odczuciu bardzo słabe i rozumiem tych państwa, którzy się czują rozczarowani, że tak właściwie mamy miesiąc, a właściwie oni wiedzą tyle, co wiedzieli wtedy. Dziękuję. Pan radny Dziarski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Przyznam szczerze, że po raz pierwszy słyszę temat, który został tutaj poruszony przez pana, który przed chwilą się wypowiadał. To, co powiedział wcześniej Robert Marzec, Darek Szadłowski, całkowicie ich rozumiem, ponieważ sam w przyszłości zderzałem się z urzędniczą biurokracją i jestem tak samo jak Robert po ich stronie, lubię czytelność i pewne jasności w procedurach. Natomiast z tego, co usłyszałem, panie burmistrzu, to zostało potraktowane jako petycja. Nie wiem, tak jak powiedziałem, nie widziałem tego pisma, czy jeżeli jest to potraktowane jako petycja, to faktycznie to było składane w formie petycji. Jeżeli było w formie petycji, to mój taki apel, bo przez miesiąc czasu gdzieś to, mówię specjalnie gdzieś to, utknęło i może należałoby tych państwa potraktować przynajmniej w drugim etapie na poważnie i nie wyczekiwać 3 miesięcy, czyli 90 dni, tylko jak najszybciej im odpowiedzieć, ustalić pewne kwestie, pochylić się nad tą petycją tudzież skargą i udzielić im jak najszybciej odpowiedzi. Natomiast mówię, jestem całkowitym przeciwnikiem takiego traktowania, ponieważ sam w przeszłości niestety tak byłem traktowany i całkowicie tych ludzi rozumiem. Dziękuję. Proszę, pan chciał jeszcze. Proszę bardzo. Jarosław Rutkowski, mieszkaniec ulicy Sportowej. W kwestii przekazu informacji, przepływu informacji. Uchwała numer 283-287 z 97 roku, która mówi o w momencie, kiedy powstawała oczyszczalnia ścieków, powinien powstać pas ochrony. Na chwilę obecnej, na chwilę obecną w pasie ochrony mamy wysypisko śmieci, gruzowisko, które od zeszłego tygodnia miasto zaczęło sprzątać. Pytanie, przepraszam, jestem trochę poddenerwowany, ale okej. Pytanie moje odnośnie tej inwestycji. Czy ona zostanie ukończona? 97 rok, tam powinny rosnąć drzewa. 23 lata, drzewa powinny być dużo. Więc 23 lata nikt się tym nie zajął. 26, tak, dokładnie. Proszę, panie burmistrzu. Możemy liczyć na jakieś
na jakąś reakcję? Znaczy ja bardzo chętnie odpowiem. Dziękuję. I pan tą reakcję widzi, bo żeśmy mieli przyjemność razem rozmawiać, gdzie pan do mnie przyszedł i powiedział, że oczekuje pan usunięcia tego składowiska i sam pan powiedział przed chwilą, że się to dzieje. Więc faktycznie ja nie staram się reagować. Przepraszam, że to 26 lat leżało i co chwilę tam ktoś coś dowoził. Przepraszam za to. My pracujemy nad tym, tak jak pan widzi, i to się dzisiaj dzieje. I pan to też zauważył, bo pan o tym powiedział. Druga rzecz, oczywiście odpowiemy w miarę szybko. Nasz błąd, że to pismo zostało tylko przekierowane do GT, a nie poszło do biura rady. Walę się w pierś, że tak powiem, w skrócie, kolokwialnie. Przekażemy, natomiast to jest tak naprawdę protest, ale to jest uznane jako petycja formalnie. Z tego względu ja nie mówię, że tego nie zrobię szybciej, tylko wskazuję na termin obligatoryjny, czyli 3 miesiące zgodnie z ustawą. Kolejną rzeczą ja bym prosił, żeby nie powielać informacji nieprawdziwych, panie Robercie, z tego względu, że żadne postępowanie się nie toczy. To jest jakby pierwsza rzecz. Po drugie, nie ma żadnego wywłaszczenia, bo właściciel został, dwóch właścicieli zostało zapytanych o możliwość sprzedaży nieruchomości pod budowę Pszoka, więc państwo zostali poinformowani. Natomiast idąc dalej i patrząc jakby na całokształt, żeby przedstawić koncepcję, to trzeba wiedzieć, na jakim obszarze i w jakim zamyśle. Ja bym chciał państwu, także właścicielom, pokazać, jaki jest plan, i także przedstawić państwu, jaki jest plan. Nikt mi nie zabroni planować i pytać. Żadne postępowanie się nie toczy. Zgadza się. To o tym od razu tak mówię. I nie wprowadzajmy nieprawdy, żeby jakieś postępowanie czy wywłaszczenie, mówię, bo pan tak nieładnie powiedział, że postępowanie się toczy. Że wywłaszczające czy jakieś nabycie nieruchomości. Nie, panie burmistrzu. Pan mi da dokończyć, dobrze? Bardzo dziękuję. Więc ustalamy na chwilę obecną możliwości co do działki, także do tych zapisów, które pan wskazał. I ja je faktycznie odnalazłem, odczytaliśmy, analizujemy, ale też chcemy nie mówić na czymś, co de facto na zdjęciach może wyglądać ładnie. Chcemy to wstępnie zaprojektować i pokazać koncepcję zagospodarowania terenu. Miałem przyjemność także spotkać się z innymi właścicielami, też o tym porozmawiać. Jeżeli będziemy koncepcyjnie gotowi na to, żeby omówić z państwem ten projekt, z właścicielami nieruchomości, to po prostu wtedy do państwa wyjdziemy. Na chwilę obecną jest zarys jakiś, który należy zderzyć z czynnikami, które są wokół. Ja też jestem, że tak powiem, troszkę poszkodowany, bo też brałem udział w postępowaniu, gdzie ktoś mi postawił budowlę, której ja de facto nie chciałem, inaczej o niej nie wiedziałem, że ona powstaje. Naprawdę jestem ostrożny w takich sytuacjach. Natomiast, żeby o czymś rozmawiać, to trzeba wiedzieć konkrety. Natomiast chciałbym też powiedzieć, że przeniesienie spółki Ekociech, ale także, bo o Pszoku wcześniej się tam, no Pszok jest jakby częścią ekoskładu, Ekociechu, przepraszam. Chciałbym, i to był pomysł już wcześniejszy, przed tym, aż ja objąłem urząd burmistrza, potrzeba przeniesienia spółki z obecnej lokalizacji. Według mojej oceny, ale także zespołu, z którym pracuję, jest niestety konieczna. Ale tak jak mówię, chciałbym móc się przygotować tak naprawdę do rozmowy z państwem, a żeby to zrobić, to muszę powściągnąć wiedzę na ten temat, jak to bezpiecznie zrobić, jak rozwiązać problemy, na które pan też wskazuje, kwestie dojazdu, jazdy samochodów wzdłuż tężni długiej,
siedliska ptaków, innej zwierzyny. Pan też na to wskazywał, rozmawialiśmy razem. Ja tą koncepcję przyjąłem, analizujemy. Naprawdę ona wymaga mocnego przygotowania. Ja nie chciałbym, aby rozmawiać o niczym. Lubię opierać się na faktach. Dziękuję, że pan mi zwrócił uwagę na to. To też państwa informuję, to zostało wysypisko formalnie zgłoszone do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i do RDOŚ-u. Mamy jakby w zapisie wskazane usunięcie tego, więc najprawdopodobniej może się okazać, że szanowni państwo będziemy musieli zrezygnować lub przenieść pieniądze na to, żeby faktycznie to uprzątnąć. Ja też uważam, że powinniśmy to zrobić i to też nas czeka, więc wstępnie sprzątamy, podjęliśmy działania już. Mamy takie założenia, żeby to postarać się uporządkować tak, jak to było formalnie w zapisie. Mamy uwzględnioną tą strefę zieleni 30 metrów, o ile dobrze pamiętam. Panie Sławku, tak? Chyba tam było projektowane. Pan Kaczorowski jest tylko pracownikiem Ekociechu i tak naprawdę stanowisko co do tego powinien wygłaszać pan prezes, ewentualnie osoba przez niego upoważniona, bo tak to w relacjach powinno wyglądać. Jeżeli naprawdę będziemy gotowi, to my państwu wszystko pokażemy, tylko pozwólcie mi państwo, że będziemy rozmawiać na konkretach. Na chwilę obecną my ich nie mamy. Jak będziemy mieli, na pewno się do państwa odezwiemy. Prosiłbym, żeby nie powtarzać nieprawdy, bo żadne postępowanie się nie toczy, żadnego wywłaszczenia czy wykupu nieruchomości bez zgody właścicieli nie będzie. To nie jest droga, że można użyć tak zwanego postępowania z RIDOS-kiego, bo to nie jest ten typ decyzji. Dziękuję bardzo. Chętnie, panie burmistrzu, ale pan mnie nie zrozumiał. Ja nie mówię o jakimkolwiek postępowaniu i jakimś wywłaszczaniu. Ja mówię tylko o informacji, której nie ma. Ci państwo miesiąc temu byli na komisji skarg, wniosków i petycji. Ja jestem zobligowany, po prostu zbulwersowany, że oni tej informacji nie mieli. Pan przyszedł, powiedział, dostaliśmy pismo, prawda? Pan siedzi w okularach, pan Kofel. Zbulwersowany był, że dostał pismo, nie mając żadnej informacji. Oni na drugi dzień na to pismo odpowiedzieli i przyszli do nas. Ja nie twierdzę, że jest jakieś postępowanie o jakimś wywłaszczeniu. Oni dostali taką informację. I dzisiaj minął miesiąc czasu i oni dalej, składając petycję czy skargę, nie wiem, chodząc, zbierając podpisy, bo wiem, że całą ulicą Sportową po prostu obeszli wszystkich mieszkańców. I oni dzisiaj nie mają informacji. Także, panie burmistrzu, proszę mi nie mówić, że ja mówię o jakimś postępowaniu, o jakimś wywłaszczaniu kogoś. Ja w ogóle, ja porównałem tą sytuację do informacji. Tak samo jak rozmawialiśmy 2 godziny temu na temat parku kulturowego, gdzie najpierw mamy przygotować uchwałę, a tak dalej, i tak dalej. Ja chcę tylko przypomnieć, gdybyśmy ten park kulturowy podzielili na takie obszary, jak to pan Skotnicki powiedział, być może tu dużo większych byłoby, dużo większe zainteresowanie, wtedy byśmy zagłosowali, a wtedy byśmy mogli przedstawić to mieszkańcom właśnie, że wchodzą te obszary i ewentualnie, czy jest możliwość powiększenia tego, czy jeszcze pomniejszenia. Natomiast te mapy, które raz, że były nieczytelne, spowodowały to, że taka reakcja była. Ja tu jeszcze raz powtarzam, chodzi mi przede wszystkim o informacje, bo ci państwo przyszli z powodu braku informacji i nieinformowania. I tylko mi o to chodziło, panie burmistrzu. Nie kwestia, że są jakieś procedury wszczęte i jakiś wykup. No to w ogóle ja nie wiem, czy państwo to usłyszeli, czy ja tak powiedziałem. Przyszli ludzie, bo są zdenerwowani, dlatego że miesiąc nie dostali informacji. Natomiast miesiąc temu, kiedy byli, po prostu ja z nimi rozmawiałem i ja tą sytuację znam. Jak mi tu pan Tomek Dziarski mówi teraz, że on nic nie wie. Proszę, pan Dariusz. Dziękuję. Barczak. Ja tylko ad vocem przepraszam, panie przewodniczący, mogę? Proszę. Pan Jarek, dobrze mówię, był u mnie i został poinformowany. Może nie dostał odpowiedzi na te pismo,
ale został poinformowany, że się odezwę do pana Jarka, ale także do mieszkańców, jeżeli będę przygotowany do rozmowy. Wskazałem, że muszę zrobić koncepcję i ją uzgodnić, wtedy będę rozmawiał. Na chwilę obecną, może to było błędem, bo powinienem się wcześniej może spotkać indywidualnie i porozmawiać, wytłumaczyć, to jest błąd, do którego się przyznaję. Wysłałem pismo z zapytaniem. Państwo Kofel bodajże dostali wcześniej już kiedyś takie pismo, rodzice bodajże, o wykup ziemi pod ekociech czy pod inwestycje. Natomiast wtedy decyzja była odmowna. Rozmawiałem z panią Magdą Zwierzchowską, która te pisma kierowała do państwa. Mówię, spróbujmy jeszcze raz. I może niefortunnie tak się stało, że przed pismem powinna iść rozmowa. Tego brakło. Natomiast tak jak mówię, żeby rozmawiać na ten temat szczegółowo, nawet z państwem, pozwolę sobie państwu przedstawić konkrety, a nie tylko widzimisię. Chcę to uzgodnić, ewentualnie wskazać, skąd wziąć środki, bo państwo pewnie o to zapytają, i porozmawiać z mieszkańcami. Nawet jeżeli ten zapis jest z 97 roku, to tak naprawdę Rada ma kompetencje, uchwała. Rada ma kompetencje do zmiany tej uchwały. Więc na chwilę obecną chciałbym na tym przystać, skupić się na uporządkowaniu faktów, stworzenie koncepcji, ewentualnie wtedy rozpocząć nawet z państwem rozmowy, żeby pokazać koncepcyjne rozwiązanie tego pomysłu. Zobowiązałem się państwu tutaj, że uporządkujemy ten teren i to czynimy. Prace się zaczęły w tamtym tygodniu, czy nawet szybciej. Powoli to realizujemy, także oczekiwania pana co do kwestii porządku w tamtym terenie. Dziękuję. Pan radny Barczak. No ja się też odniosę do tej sytuacji. Też jestem bardzo zaskoczony. Pierwszy raz, jak jestem, się spotykam z taką sytuacją, żeby pismo gdzieś utknęło, na dodatek adresowane do radnych, do nich nie dotarło. Co do komunikacji, też podzielam tutaj Darka zdanie. No wczoraj na przykład się dowiedzieliśmy o tym, że jedna impreza z kalendarium imprez wypada, druga do niego wpada. W budżecie głosowaliśmy jednak za innym kalendarium. Ja rozumiem, że są jakieś czynności, te okoliczności obiektywne, no ale jak takie rzeczy się dzieją, to po prostu wystarczy poinformować, powiedzieć, tej imprezy nie będzie, zamiast niej wchodzi ta, jest okej, a nie, że ja się później od kogoś innego dowiaduję, że jest zmiana kalendarium imprez. Co do tego, co pan burmistrz powiedział, no panie burmistrzu, no na tym polega samorząd. Nie zawsze da się rozmawiać na konkretach. Konkrety w przypadku uchwały o parku kulturowym trwają czasem po dwóch latach dopiero się dochodzi. Wnioski, rozmowy z mieszkańcami, to jest dyskusja, wymiana poglądów i tam konkretów nie ma. Czasem się do tych konkretów dochodzi, czasem nie. No ale rozmawiać trzeba na każdym etapie. Takie jest moje zdanie. Dziękuję. Pan radny Dziarski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie burmistrzu. Odniosę się do tego, co powiedział pan Jarek w swojej wypowiedzi, a teraz Darek Barczak, że czasami nie ma konkretów. No dla mnie jest sprawa jasna i oczywista. Tu konkret jest uchwała z 1997 roku. Pan burmistrz powiedział o tym, że można ją zmienić. Oczywiście, no każdą uchwałę czy ustawę można zmienić, ale na chwilę obecną ta obowiązuje i do niej powinniśmy się odnosić. To raz. Jeżeli pan Jarek wspomniał o czymś takim jak pas ochronny, to oprócz tego, że powinno nastąpić usunięcie nielegalnego wysypiska, to też powinniśmy dostosować się do uchwały z 97 roku o zagospodarowaniu pasa ochronnego zgodnie z wytycznymi. Ja mówię, ja na takie rzeczy jestem uczulony ze względu na to, że sam pewnych rzeczy doświadczam i pan burmistrz był już wtedy radnym, wie doskonale, jak to wyglądało. Przez kilka lat musiałem udowadniać, że rów melioracyjny jest rowem melioracyjnym. Dlatego nie chciałbym tutaj jako radny doświadczać takich rzeczy, że mieszkańcy Ciechocinka mają udowadniać, że pas ochronny ma być pasem ochronnym, jeżeli to jest w uchwale. Dziękuję. Pan przewodniczący Zieliński. Ja tylko powiem tak. Panie burmistrzu, jak pan rozmawiał z panami, to oni głusi byli, że przyszli dzisiaj. Co oni tutaj robią w takim razie? Skoro do nich miała dotrzeć od pana informacja, a
powiedział pan również tak, że żeby opracować koncepcję, potrzebne są grunty. A jak oni się nie zgodzą na sprzedaż tych gruntów, to jak ta koncepcja będzie wyglądała? Ja mam nadzieję, że się państwo dogadacie z burmistrzem, bo to w jego kompetencji leży ta sprawa i on się musi z wami dogadać, ale no, tak nie można, bo to jest bardzo ważna rzecz dla Ciechocinka, umiejscowienie tam Pszoka. To nie jest wysypisko. To jak się przeczyta informację o tym Pszoku, to musi tam być wszystko szczelnie pozamykane, ale musi być strefa ochronna. I jeżeli miesiąc leży pismo i mieszkańcy nie są informowani, no to lipa po prostu i nic więcej. Proszę bardzo, co pan chciał? Teraz widać. Kwestia protestu. Jak trzeba skonstruować pismo, żeby było protestem, a nie petycją? Bo nie wiem, czy stworzyliście petycję z tego protestu tylko po to, żeby było wygodniej, czy jest jakaś forma prawna, że zostało to przetworzone na petycję. To jest jedna kwestia. Kwestia, tutaj pan zasugerował, że pieniądze będą musiały zostać przeniesione z jednego źródła na uprzątnięcie tego bałaganu. Spotkaliśmy się i powiedziałem tak panu burmistrzowi. Ja płacę za wywóz śmieci, a osoba, która wywiozła te śmieci, zaoszczędziła pieniądze. Więc niech to sfinansuje. Chyba logiczne, prawda? A określenie, kto wywiózł te śmieci, będzie bardzo łatwe. Mamy zdjęcia i widać, z jakich prac te śmieci zostały tam wywiezione. Więc kwestia po prostu zlokalizowania osoby, która to sfinansuje. To jest ta, że... Ale pracownicy już od ponad tygodnia tam działają, więc dokładnie, tak. Nie wiadomo, co jest w tych hałdach, nie? Bo jeszcze by trzeba było to rozkopać. Kwestia strefy odorowej. Pan mówi, że jest stworzona strefa odorowa. Proszę się spytać mieszkańców Słońska Dolnego, chyba to jest Słońsk Dolne, jak działa strefa odorowa. Wiatry w Ciechocinku, znaczy w ogóle w Polsce, wieją od północnego zachodu, więc wieją bezpośrednio. Okej. Możliwe, no patrzyłem na mapy i wygląda mi to, że jeżeli wieje od Wielkiej Brytanii, to jest północny zachód i zachód, tak. Natomiast jest to kierunek, to wieje w kierunku tężni. No, śmierdzi. W zeszłym tygodniu zgłoszona skarga odnośnie tego, że z oczyszczalni ścieków śmierdzi. Nie wiem, czy zostało to w jakiś sposób potraktowane w sposób poważny, czy nie. W każdym razie mieszkańcy drugiej strony, po drugiej stronie strony oczyszczalni ścieków, cały czas cierpią na tym, z powodu tego smrodu. I z tego, co tak wiemy, to jedna osoba sprzedała tam już swoją posesję, bo nie miała już po prostu sił walczyć. To jest ta rzecz. Dlaczego my jesteśmy tutaj? Ponieważ dostaliśmy informację od sąsiadów, podobno się pan z nimi spotkał i zapewnił, że odpowiedź została wysłana. Więc pytanie, kto kogo tutaj robi? Dziękuję bardzo. Znaczy ja tylko jedną rzecz. Tak jak powiedzieliśmy, robimy tam porządek, natomiast pan mecenas panu odpowie co do kwestii, dlaczego to zostało tak, a nie inaczej zakwalifikowane. Jedna odpowiedź do mieszkańców została odesłana i to na pewno, bo były dwie, w sumie było kilka korespondencji. Jedna dotyczyła, teraz wpłynęła wczoraj bodajże z Wiosiu, co do kwestii zgłoszenia państwa wpłynęła i tu jest mi naprawdę przykro, że to nie zostało zaadresowane do Rady Miejskiej. Natomiast też mi jest przykro, że 26 lat to jest w takim stanie i tu są radni dłużej niż ja, którzy mogli mieć o tym świadomość. Nie chcę tego teraz badać. Ja staram się iść do przodu
i usuwać to, co gdzieś jestem w stanie zdiagnozować. Pan mi to wskazał, ja to obecnie robię i pan musi to potwierdzić, bo sam pan powiedział, że pan to widzi. Postaramy się to zrobić tak, żeby spełniło państwo oczekiwania, ale pozwólcie państwo, że co do koncepcji, jak będę miał szczegóły, to do państwa wrócę. Oczywiście niezależnie od kwestii na pismo państwo dostaniecie odpowiedź zgodnie z trybem, nie później niż do 3 miesięcy, ale postaram się to zrobić dla państwa szybciej. Dobrze, pan radny Rosiński. Panie burmistrzu, dziękuję za reakcję. Przesłałem 2 zdjęcia ławek, które są w ciągu ulicy Dężniowej. Taki składam wniosek w tym punkcie, żeby skontrolować jednak cały trakt, gdzie będzie przechodził ten pochód, ta parada, bo tutaj akurat to miejsce jest około 7 metrów od głównego traktu, więc chciałbym na to zwrócić uwagę, bo to nie fajna wizytówka, kiedy ma przyjechać, nie wiem, z Unii Europejskiej ktoś ma przyjechać, będzie widział takie coś. Dobra, drugi wniosek to rondo, które ma powstać za 13 miesięcy ma wykonawca, prawda, na inwestycje zgodnie z umową. Chciałbym może tak zaproponować, rozpocząć wstępne prace nad nadaniem imienia ronda świętej pamięci burmistrza Leszka Dzierżewicza. Jeżeli mam taką możliwość, to chciałem taki wniosek złożyć. Mam nadzieję, że poprą mnie radni, mieszkańcy, przedsiębiorcy, Rada Seniorów, Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka. Dziękuję bardzo. Czy pan wniosek formalnie może złożyć, natomiast faktycznie to musi być nadanie nazwy podjęte w formie uchwały. Proszę, pan mecenas. Proszę bardzo, pan mecenas. Szanowni państwo, w piśmie, które wpłynęło 27 marca, osoby, Roberto, które się pod nim podpisały, oczekują odstąpienia od realizacji planowanej inwestycji w całym jej zakresie w obecnym planowanym miejscu, poprawy komunikacji z mieszkańcami w zakresie informowania i konsultowania planowanych inwestycji oraz w trzecim punkcie wywiązania się bezbłędnej zwłoki z zapisów uchwały numer 23/287/97. Z treści tego dokumentu, a nie z jego tytułu, wynika, że państwo oczekują od organu żądania zmiany działania. I teraz, gdyby to uznać za protest, organ nie ma możliwości zajęcia stanowiska. Taki dokument, a wiecie państwo, że organ działa w ramach prawa i na podstawie przepisów prawa. W związku z tym również zgodnie z literą prawa, iż pismo interpretujemy nie zgodnie z tytułem, a zgodnie z jej treścią, pismo to podpisane przez mieszkańców stanowi petycję. Przyjęcie tej formy jako petycję jest wygodniejszą i bardziej trafiającą do mieszkańców formą, ponieważ kwestie petycji, a nie protestów, reguluje ustawa. W związku z tym przyjęcie względniejszej, korzystniejszej oceny, że jest to petycja, czyli żądanie od organu konkretnego zachowania, jest korzystniejsze dla mieszkańców, nadaje temu rygory. Na protest gmina w ogóle nie musi odpowiadać. Może go uznać i może się tym zająć wówczas, kiedy będzie miała czas. Teraz, zgodnie z przyjętym interpretacją prawną, jest w rygorach ustawy o petycjach, musi stosować ustawę i się musi dostosować do ustawy. Ustawa przewiduje udzielenie odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż w ciągu 3 miesięcy. No, generalnie tu już w petycji panowie wymienili, że przepraszam, gmina przez 26 lat nie potrafiła wykonać swojej własnej uchwały. W związku z tym oczekiwanie, że w ciągu miesiąca rozstrzygną wszystkie sprawy, będzie trudne, tym bardziej, że i komisja rewizyjna, i komisja gospodarki, i komisja planowania, i komisja budżetu, te wszystkie komisje miały wiedzę. Oczywiście nie w państwa składzie, nie państwo jako radni. Ja osobiście spotkałem się z burmistrzem Dzierżewiczem, który informował już wówczas, że zamierza dokonać dyslokacji całego przedsiębiorstwa, nie tylko Przoku, ale całego Ekociechu na nowe miejsce i prosił o opinię prawną w tej sprawie. Także szanowni państwo, tryb petycji jest trybem bardziej dogodnym dla mieszkańców i uwzględniając ich interesy,
oraz zagwarantowany i zapisany w ustawie. Dziękuję. Pan radny Barczak. Panie burmistrzu, panie przewodniczący. No tak, tryb petycji to 3 miesiące, tryb skargi to jeden. To jedna rzecz. Druga, panie mecenasie, no ale nikt nie oczekuje, że ta sprawa po 26 latach będzie załatwiona w miesiąc. Ale oczekujemy reakcji, szybszej reakcji przekazania pism. Bo nikt tutaj nie powiedział, ja nie zrozumiałem z tego, co panowie mówili, że oni oczekiwali, że zaraz ta sprawa będzie załatwiona. No liczyli na dialog, którego jak widać nie ma. Na mnie nie było do tego momentu. Pan przewodniczący Zieliński. Szanowni państwo, panowie, opłaciło się przyjść, bo już wiadomo, że warto pisać petycje, a nie skargi. Dowiedzieliście się, w którym miejscu jesteście, ale proszę państwa, ja protestuję przeciwko zajmowaniu się takimi sprawami na sesjach, bo tak siedzą panie dyrektorki, panowie dyrektorzy, goście zaproszeni. To nie są sprawy na sesję. To powinien pan burmistrz załatwić u siebie w pokoju. Ewentualnie komisja komunalna powinna w obecności prawnika bądź pana burmistrza rozmawiać tutaj z panami. To wszystko. A miałem tutaj wiele pytań, ale tylko kilka wybiorę, a inne będę jednak zadawał w formie interpelacji, których nie lubię, ale niech będzie. Panie burmistrzu, zwrócił uwagę panu pan Zakrzewski, że w aplikacji dotyczącej wywozu śmieci, nie pamiętam jak ona się nazywa, jest kwota 27 zł od osoby. I ona w dalszym ciągu, ta kwota tam widnieje, nie ma innej. Każdy, który będzie chciał zapłacić, wchodzi w aplikację, patrzy 27, płaci 27 i proszę go nie ścigać. Panie burmistrzu, mam takie pytanie, bo taką ulotkę znalazłem w biurze promocji, taką jakąś taką, bym mógł, nie chcę używać dużych słów, no, no, ale powiem tak, wstyd. To mówi o tym, kiedy będą działały tężnie. Okazuje się, że one tam w piątki, soboty i niedzielę, chyba w określonych godzinach. Ja mam wrażenie nieodparte, że nie działa ważenia soli. Gdzie ta zagęszczona do 30% solanka będzie się podziewała? Ważą sól? Nie ważą soli, Wojtek. Ale ja dokończę. No tak, a no właśnie. Ale ja się nie pytam nikogo, tylko pana burmistrza. On zasięgnie informacji. Odpowiadam bardzo... panu obecnie. Nie, ja nie, jeszcze nie. Ja jeszcze zadam pytanie i dopiero. Czy przy okazji tego pytania, czy ważenia soli działa, czy mógłby pan się dowiedzieć, czy działa, czy nie i dlaczego będzie tylko ten, który przyjedzie w piątek i sobotę i niedzielę mógł korzystać z inhalacji, ale poniedziałek, wtorek, środę, czwartek już nie. Czy pan mógłby zasięgnąć, nie, zadaję, czy pan by mógł zasięgnąć informacji na ten temat? No, problemy to moja specjalność. Ale panie burmistrzu albo pani prezes, czy mierzony jest poziom zasolenia ścieków zrzucanych do Wisły? Bo proszę państwa, to co się wydarzyło na Odrze jest wynikiem zasolenia wód Odry. Wisła trochę większa, Ciechocinek trochę mniejszy, ale może warto zasolenie mierzyć. Prosiłem pana, panie burmistrzu, o informację z ostatnich 6 lat, powiedzmy, bo trzeba uwzględnić okres covidowy, jakie było zużycie energii elektrycznej na ulicach i w podmiotach, którymi miasto zarządza. I jeszcze no, resztę w formie interpelacji, ale jeszcze zapytam tylko, żeby korzystając z tego, że pan dyrektor jest OSIR-u. Panie dyrektorze, jaki był koszt złożenia balonu? Faktura jeszcze za złożenie balonu nie przyszła, ale z tego co pamiętam będzie to 16 tysięcy plus VAT. A to niedawno było, a nie, tyle było planowane. Jaki był koszt teraz?
No tłumaczę, że złożenia teraz balonu? Tak, teraz. Otóż mówię, że jeszcze na obecną chwilę faktura nie wpłynęła. I nie powiedzieli, ile chcą? 16 plus VAT. 16 plus VAT, prawie 20. 20 tysięcy, tak. A postawienie będzie kosztowało też tyle samo. Czy kwota jest zabezpieczona tam. Kwota była zabezpieczona, jeśli dobrze pamiętam, 35 albo 36 tysięcy na złożenie i rozłożenie tego balonu. A czy rozłożenie tego balonu jest, podejrzewam, dużo prostsze niż złożenie tego balonu? Tylko taką informację, tą energię elektryczną, to ja będę się dopytywał, bo to warto wiedzieć, w którym miejscu stoimy. I pytałem kiedyś o pieniądze z COVID-u. I bym chciał wiedzieć w ostatnich 2 latach, ile miasto dostało pieniędzy w formie tarcz, dopłat do różnych rzeczy, które miały być rozdysponowane na przedsiębiorstwa. I pani skarbnik, ja tej informacji tak naprawdę nie dostałem. Jak to? To są przecież... Było. Mówiła pani, że pani przygotuje. To dobrze, to poprosimy na piśmie, w formie interpelacji, ale dobrze? Ale dzisiaj dobrze słychać. No słychać, ale słychać, to mimo wszystko formalnie. Jeżeli pan pozwoli, to tak. Z tego względu, że... No, tak jak pan Darek... Ja nie mam co pozwalać, ja po prostu to zrobię. Jak pan Darek Szadłowski dzwonił do mnie dzisiaj w sprawie tej ulotki, chciałbym oszczędzić mieszkańcom, że tak powiem, słuchania. Jeżeli pan by chciał to złożyć na piśmie, to wtedy szczegółowo udzielimy odpowiedzi. Bardzo poproszę. Mam prawo skorzystać z takiej formy i takie przewiduje ustawa o samorządzie gminy. Więc zgodnie z procedurą proszę na piśmie. Pan zbierze to w jeden zestawienie i myślę, że to było bardzo właściwe. I ja wtedy panu szczegółowo, konkretnie, na podstawie konkretnych przepisów udzielę informacji. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Panie burmistrzu, już prosiłem, żeby pan mnie nie pouczał, a raczej informował albo dał wskazówki, ale pan nie chce tego zrobić. Dziękuję bardzo. Pani radna Kędzierska. Znaczy, chciałam nawiązać do słów wiceprzewodniczącego, że szanuję cenny czas państwa dyrektorów, nie tylko. Także skróćmy nasze wypowiedzi odnośnie w sprawach tutaj dotyczących właśnie naszej sesji, bo naprawdę już obradujemy, przeszło 3 godziny i wnioskuję o to, żebyśmy już zmierzali ku końcowi. Pan radny Dziarski, proszę. Dziękuję bardzo. Tak w nawiązaniu tego, co pani Kędzierska powiedziała, tak szybka prośba do pana burmistrza. Poruszałem ten temat w czwartek na posiedzeniu komisji i dostałem ponowną prośbę o interwencję. Chodzi o słupy ogłoszeniowe. Mam zrobione zdjęcie przez mieszkańców Ciechocinka. No te słupy znowu nie są wizytówką. W nawiązaniu tego, co powiedział wcześniej Paweł Rosiński, odnośnie ławek, tam też będzie parada majowa i one na chwilę obecną straszą, a do majówki zostało parę dni. Także panie burmistrzu, apel, prośba, jak zwał, tak zwał, żeby to było wykonane. Dziękuję. Dla nas nie ma problemu, a co do słupów udzieli informacji pan Michał. Jak już jestem wywołany do odpowiedzi, to jest pierwsza sprawa, którą się zająłem i to nie jest wina ani burmistrza, ani Miejskiego Centrum Kultury, tylko wszystkich obywateli, bo jest samowolka i wolna amerykanka w docieraniu tych materiałów. Osoba, która tym się zajmuje, ja jej nie zatrudniałem, to raz. Jeszcze nie rozmawiałem z tą osobą, co zrobimy, ale w naszym wspólnym interesie wydam jakieś instrukcje, zarządzenie, żeby te materiały w określonej formie do nas docierały, bo to jest średniowiecze. To jest średniowiecze. Też Ekociech wywiesza sam na przykład nekrologii. Czy nam zależy, żeby nekrologii reklamowały miasto? I tak mógłbym opowiadać, ale no, mieszkańcom może tego szczędzimy. Pan radny Barczak. Ja do pytania do pana dyrektora Siru. Kiedy został rozebrany balon? Pytam dlatego, bo 31 marca kończyło się pozwolenie na budowę, z tego co się orientuję. Balon został rozebrany na początku kwietnia, natomiast pozwolenie na budowę do końca marca, ale uwzględnia to
sytuacje nadzwyczajne, czyli w tym przypadku balon musiał być suchy, czyli musiały być sprzyjające warunki pogodowe, czyli nie mogło padać deszcz, nie mogło być wiatru i tak dalej, i tak dalej. Ja rozumiem, że to. To jeszcze mam pytanie do pana burmistrza, bo rozumiem, że wolne wnioski teraz. Panie burmistrzu, mówił pan o konkretach. Cały czas od godziny są wolne wnioski. No nie, to. To jest konkret. Dostałem to wiadomością WhatsApp od moich znajomych, bo nie było mnie w Ciechocinku. Tak wygląda fontanna przy tężniach. Jakaś paleta na środku, gałęzie i tak stwierdzili brudna kałuża na środku, gdzie masa ludzi odwiedziła weekend. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, kto się tym zajmuje. Znaczy, no na bieżąco staramy się po kolei czyścić te fontanny, tak? Więc na pewno te kaskady przytężni zostały już wyczyszczone. Na bieżąco realizujemy, prowadzimy pracę przy Jasiu i Małgosi, przy parku wymieniamy fontannę, bo tam była uszkodzona, fontannę Windsor. Także po kolei powinniśmy ze wszystkim zdążyć na majówkę. No ta konkretnie nie była chyba wyczyszczona, bo byłem 3 godziny czy 4 temu i była. Natomiast no ja rozumiem, że ona nie działa, ale chociaż żeby jakoś to wyglądało. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja tutaj w odniesieniu do informacji pana dyrektora MCK-u, ja stanowczo protestuję przeciwko deprecjonowaniu epoki średniowiecza. To jest jeden z najdoskonalszych epok, najdoskonalsza epoka, w której to epoce wszystkie systemy filozoficzne zostały doprowadzone do perfekcji, zostały skończone i w której to epoce teocentryzm był podstawą ludzkiego działania. Także ja stanowczo protestuję przeciwko deprecjonowaniu epoki średniowiecza. Dziękuję uprzejmie. Proszę Państwa, czy pan burmistrz jeszcze ma komuś odpowiedzieć na pytanie? Ja tylko przekażę, że co do kwestii warzelni, no to bo jest. Przepraszam, jeszcze wtrącę się, bo naprawdę szanujmy gości, którzy tutaj siedzą tyle godzin. Ja myślę, że tylko jeden komunikat co do kwestii warzelni. Warzelnia jest obecnie rewitalizowana, czyli jest niecka, czy ta panew naprawiana, natomiast co do kwestii muzeum funkcjonuje. I myślę, że na tyle. Z mojej strony to wszystko na dzisiaj, co miałem do powiedzenia. Dobrze. Proszę Państwa, proszę o powstanie. Zamykam obrady 24. sesji Rady Miejskiej.